Kiedyś uważano, że istnienie skamieniałości dinozaurów to problem dla kreacjonistów i biblijnego opisu stworzenia. Witam, mam na imię Eryk. Za chwilę obejrzysz seminarium oparte na badaniach prowadzonych przez doktora Howinda dotyczące kryptozoologii, nauki o legendarnych bądź wymarłych zwierzętach. Seminarium nosi tytuł Dinozaury i Biblia. Dinozaury i Biblia. Witam na sesji o dinozaurach i Biblii. Dla tych, którzy wcześniej nie byli z nami, to nie jest moja żona, to tylko jej zdjęcie. Mieszkamy na Florydzie. Mamy troje dzieci, wszystkie pożenione. Nasz pies zdechł. Udało się, jestem wolny. Cała trójka pracuje dla mnie. Mam też dwoje wnuków. Dziennikarz z National Geographic mówi tak. Żaden człowiek nigdy nie widział żywego dinozaura. Chwila, moment. On to wie? Czy tylko tak myśli? On tak myśli. Nie można tego stwierdzić, jeśli nie porozmawia się z każdym, kto kiedykolwiek żył. Czy rozmawiał z tobą, zanim to napisał? Czy rozmawiał z Adamem i Ewą? Wątpię. Mówi, że nigdy nie widział żywego dinozaura. Cóż, można tak myśleć, ale to nie jest naukowe. Biblia stwierdza, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Oraz w 6 dni uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Jak ci się wydaje, co Bóg miał na myśli? Napisał to na skalę swoim palcem, to część 10 przykazań. Wygląda na to, że chce nam powiedzieć, że uczynił to w 6 dni. To znaczy, że Adam musiał widzieć dinozaury. Biblia twierdzi, że nie było śmierci do czasu, gdy Adam zgrzeszył. Podręczniki natomiast podają, że dinozaury wyginęły, zanim pojawił się człowiek. Ktoś się myli, dzisiaj powiem kto. Ostatnio mówiliśmy o tym, jaki był ogród Eden. Gdy Bóg uczynił świat, powiedział, niech będzie firmament pośród wód i niech rozdzieli wody od wód. Nad atmosferą unosił się kiedyś płaszcz wodny. Niektórzy myślą, że to był lód. Nie wiem, czy było to ciało stałe, płyn czy gaz. Tak czy inaczej, była tam woda. Biblia tak uczy i ja w to wierzę. Jedna z teorii twierdzi, że mógł to być lód zawieszony przez pole magnetyczne, ale Biblia mówi, że była woda nad firmamentem. Biblia mówi, że większość wody, jaka jest teraz w oceanach, była kiedyś pod skorupą ziemską. Według Psalmu 24, ziemia jest pańska, założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. A według Psalmu 136, rozpostarł ziemię na wodach. Większość wody, jaka jest teraz na powierzchni, była wewnątrz skorupy ziemskiej. Były to wielkie, podziemne komnaty wody. Myślę, że w czasach Adama i Ewy świat składał się głównie z lądu. Niewiele było wód. Dziś w 70% to woda, a reszta to ląd, z którego tylko 3% nadaje się do zamieszkania przez człowieka. Większość to pokrywy lodowe, pustynie lub ląd pod wodą. Bóg przeznaczył ziemię do zamieszkania. To, co dziś widzimy, to złomowisko w porównaniu z tym, co widzieli Adam i Ewa. Woda, która była pod skorupą ziemską, wytrysnęła na powierzchnię, gdy fontanny głębin otworzyły się. Wszystko było inne przed potopem. Ludzie żyli ponad 900 lat. Wiele można się nauczyć przez 900 lat. Wiesz, że Adam mówił każdym językiem świata? Właściwie to był tylko jeden. Gady nigdy nie przestają rosnąć. To prosty fakt biologiczny. Gady rosną całe życie.
Ludzie przestają rosnąć, gdy mają 16-18 lat, przynajmniej wzwyż. Niektórzy rosną potem wszerz. Ale gady rosną przez całe życie. Co stałoby się z gadem, gdybyś go umieścił w ogrodzie Eden i pozwolił mu żyć 900 lat? Miałbyś naprawdę dużą jaszczurkę. Naprawdę dużą. Dinozaury to olbrzymie gady, które żyły z Adamem i Ewą, a nie miliony lat temu. Były przedpotopowe, nie prehistoryczne. Jeśli to prawda, to czy Noe wziął dinozaury do arki? Zapytano Billy'ego Grahama, czy w Arce Noego były dinozaury. Powiedział, najwyraźniej nie było dinozaurów, bo wyginęły zanim pojawił się człowiek. Oj, Billy, to stawiasz śmierć przed grzechem. Kocham Billy'ego Grahama. Chwała Bogu za dobre rzeczy, jakie zrobił, ale w tej kwestii się myli. Dinozaury w Arce? Mam nadzieję, że dzięcioła trzymali w stalowej klatce. Niektórzy mówią, jak to dinozaury w Arce? Przecież one były dość duże. Cóż, dorosłe były duże, a młode małe. Noe miał 600 lat, gdy zbudował tę łódź. Założę się, że był na tyle bystry, by nie zabierać do Arki dorosłych, a tylko ich młode. Weź dwa młode. Upewnij się, żeby wziąć i różowego, i niebieskiego. To ważne. Jest wiele powodów, by zabrać do arki młode. Zabierasz je, bo są mniejsze. Największe jajo dinozaura, jakie znaleziono, jest mniejsze od piłki do nogi. Zabierasz młode, bo mniej ważą, mniej jedzą, dużo śpią, są bardziej wytrzymałe. Dzieci upadają, podnoszą się i biegną dalej. Dorośli upadają i przez jakiś czas leżą. Zabierasz młode, bo po potopie dłużej będą żyć i wydadzą więcej potomstwa. To ma sens. Po co zabierać dużego słonia do arki? Po co zabierać dużą żyrafę do arki? Zabierz młode. Nie musisz zabierać pary z każdego gatunku, tylko parę z podstawowych rodzajów. Bóg powiedział, wybierz je według ich rodzaju. Podkreślam, że Biblia mówi jasno. Noe brał podstawowe rodzaje zwierząt żyjących na lądzie i tylko te, w których nozdrzach było tchnienie życia. Noe nie musiał zabierać do arki żadnych ryb, na zewnątrz było mnóstwo wody. Noe też nie musiał zabierać żadnych insektów do arki, bo one nie mają nozdrzy. Oddychają przez skórę, przez przedchlinki. Potrafią przeżyć potop na pływającej kłodzie albo też zakopane w błocie. Sam sprawdź tam, gdzie była powódź i woda już opadła. Widać mnóstwo insektów, prawda? Noe zabrał do arki po dwa z każdego podstawowego rodzaju zwierząt. Prawdopodobnie nigdy w życiu nie widział rasy chihuahua. Zabrał tylko rodzajowe psy, jak mój pies Niki. Miałem Nikiego już 12 lat, gdy dowiedziałem się, jakie jest rasy. Mój znajomy powiedział, Ken, to rasa niewia. Spytałem, jaka? On na to rasa niewia. Spójrz na niego. Nie wiadomo, co to za rasa. Kto z was ma takiego niewia w domu? No proszę. Noe zabrał podstawowe rodzaje zwierząt. Ten meksykański podręcznik mówi, koń i zebra mają wspólnego przodka. Zgadzam się. Nawet wyglądał jak koń. Napęd na cztery koła, pełne wyposażenie, czyli koń. W arce były podstawowe rodzaje zwierząt, a nie para z każdego gatunku. Sceptycy pytają, jak on pomieścił miliony zwierząt w tej małej łódce? Moment, zabrał do arki tylko zwierzęta lądowe, tak? Wziął te z nozdrzami, nie insekty, wziął młode. Zabrał po dwa z każdego rodzaju, nie każdego gatunku czy odmiany. Ile ich było? Wielu ekspertów mówi, że na świecie jest 8 tysięcy podstawowych rodzajów zwierząt.
Mówię szybko, potrafię powiedzieć 300 słów na minutę, jak się zapalę. Nawet gdy wypowiadasz tylko 60 słów na minutę, to możesz nazwać wszystkie 8 tysięcy zwierząt w ponad 2 godziny. Niektórzy mówią, że Adam nie mógł nazwać wszystkich zwierząt w jeden dzień. Żartujesz? Mógł je nazwać w godzinę. Pies rodzaj, kot rodzaj, żyrafa rodzaj, słoń rodzaj. Adam miał nadzwyczajne IQ, przecież wyszedł prosto z ręki Boga. Potrafił chodzić, mówić, nazwać zwierzęta i ożenić się. Wszystko już pierwszego dnia. Naprawdę był bystry. Jak duża była arka? Ateista powie, Noe nie mógł wprowadzić zwierząt do arki. Pytam wtedy, a ile ich było? On na to, nie wiem. Pytam, cóż, a jak duża była arka? On na to, nie wiem, ale wiem, że nie mógł tego zrobić. Aha, rozumiem. Więc tak to działa. Uważają, że 18 lub 20 miliardów lat temu nic wybuchło w wielkim wybuchu i uczyniło wszystko, a potem 4 miliardy 600 milionów lat temu planeta wychłodziła się i powstała skalista powierzchnia. Tak, chłopcy i dziewczynki. Tak mówią podręczniki. Według podręcznika, gdy Ziemia się formowała, była gorąca jak księżyc, z ogromnymi ilościami kipiącej lawy, ale skały powoli wchłonęły tlen. Zauważ, ten podręcznik mówi, że zawartość tlenu była zerowa, ale skały go wchłonęły. I to jest w podręcznikach. Nic tam nie było, ale skały to wchłonęły, tak? Skały wchłonęły tlen, potem zaczął na nie padać deszcz i utworzyły się oceany, bo padało przez miliony lat. Wytworzyły się wielkie oceany. W ich wodach bulgotała zupa złożonych substancji chemicznych. Przemiana tej chemicznej zupy w żywy organizm następuje bardzo powoli. Ona się wręcz zatrzymała, a nawet się nie zdarzyła. Tak jest powolna. Podręcznik mówi, że pierwsze samoreplikujące się systemy musiały pojawić się w tej organicznej zupie. Według ich teorii, 20 miliardów lat temu był wielki wybuch. 4 miliardy 600 milionów lat temu Ziemia się schłodziła, na skały padał deszcz, zmienił je w zupę, która ożyła 3 miliardy lat temu. Ta pierwsza forma życia znalazła chętnego do ślubu. Niezły wyczyn. Znalazła też coś do jedzenia i powoli ewoluowała w to, co dziś widzimy. Prababcia była zupą? Kiedyś zaproszono mnie do koledżu. Ich warunek był taki. Możesz przemawiać do studentów, jeśli nasi profesorowie będą mogli zadać ci każde pytanie. Chcemy pokazać studentom, jak głupi są chrześcijanie. Powiedziałem, będę zaszczycony. Gdy tam dotarłem, na sali było 6 profesorów i studenci. Czułem się jak Daniel w jaskini lwów. Powiedziałem, mam tu swoje wykresy i wierzę Biblii. Biblia mówi, Bóg uczynił wszystko 6 tysięcy lat temu, a 4400 lat temu był wielki potop, który zniszczył świat. Noe zachował 2 zwierzęta z każdego rodzaju, nie z każdego gatunku. W arce były tylko podstawowe rodzaje. Nie ma wątpliwości, że od tamtego czasu pojawiło się bardzo wiele odmian. Potem powiedziałem im, w co oni wierzą, bo większość z nich tego nie wie. Wy wierzycie, że 20 miliardów lat temu był wielki wybuch. 4 miliardy 600 milionów lat temu Ziemia się wychłodziła, przez miliony lat na skały padał deszcz, zmieniając je w zupę, która ożyła 3 miliardy lat temu. Pewien profesor trochę się zdenerwował. Spytał, czy wie pan, że na świecie są setki ras psów? Powiedziałem, że wiem. Spytał, chce pan powiedzieć, że wszystkie pochodzą od 2 psów z Arki? Chce pan, żebym w to uwierzył? Odparłem, a czy pan wie, czego pan naucza swoich studentów? Naucza pan, że wszystkie psy na świecie pochodzą od skały. No i nie miał więcej pytań. Po jednej z debat podeszła do mnie zdenerwowana kobieta i powiedziała, pana zdaniem wierzymy, że pochodzimy od skały. To nieprawda. Ja na to, ależ proszę się uspokoić.
Czy wierzy pani w ewolucję? Odpowiedziała, tak, jestem profesorem na tym uniwersytecie. Powiedziałem, proszę więc powiedzieć, skąd pochodzimy? Odpowiedziała, pochodzimy od makromolekuł. Spytałem, skąd one pochodzą? Odparła, z oceanów, z prebiotycznej zupy. Spytałem więc, jak powstała ta zupa? Powiedziała, cóż, przez miliony lat na skały padał deszcz. Widać było, jak powoli to do niej dociera. Czyżbym naprawdę wierzyła, że pochodzę od skały? Tak, proszę pani, bez wątpienia. W ten sposób poznałem jej myśl przewodnią. Do drewna mówi, ty jesteś moim ojcem, do kamienia ty mnie zrodziłeś. Oto i dziadek. Odkryłem też życiowe motto mojego taty, panie zmiłuj się nad moim synem, bo jest szalony i źle się ma. No dobrze, Biblia mówi, że ziemia była pełna przemocy, każdy był niegodziwy. Ludzie byli zepsuci i Bóg powiedział do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią, zbuduj sobie arkę. Noe powiedział synom, chłopcy, idźcie po drewno, musimy zbudować łódź. I zbudowali dużą łódź. Po potopie syn Noego miał syna i nazwał go Arpachszad. Dlaczego ktoś nazwał syna Arpachszad? Jak takie dziecko ma przeżyć w przedszkolu? Jak się nazywasz, chłopcze? Arpachszad. Jak to się pisze? Nie wiem. Nikt nie wie. Pewnego dnia mały Arpachszad siada na kolanach dziadka i pyta, dziadku, mam pytanie. Dlaczego jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie? Gdzie są inni? W końcu taka myśl pojawi się w jego głowie. Dziadek wtedy opowie mu historię o potopie. Tak naprawdę jego dziadek będzie żył tak długo, że opowie tę historię także Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Ludzie wtedy długo żyli, zaraz po potopie. Do dziś przetrwało 270 legend o potopie, nawet w kulturach, które nie znają Biblii. Hawajczycy mieli legendę mówiącą, że długo po śmierci Kuniuhona, pierwszego człowieka, świat stał się strasznym i podłym miejscem. Został jeden dobry człowiek, który nazywał się Nuu. Zbudował wielkie kenu, a na nim dom, w którym zgromadził zwierzęta. Wody zalały całą ziemię i zabiły wszystkich ludzi. Uratował się tylko Nuu z rodziną. Ciekawe, jedna rodzina zachowana w ogromnym kenu. Przypomina to biblijną historię, prawda? Chińczycy mają historię, która jest jedną z najstarszych historii na świecie. Według tej historii ojciec ich cywilizacji nazywał się Fuhi. Fuhi, jego żona, trzej synowie i trzy córki uciekli przed wielką powodzią. Po potopie byli jedynymi ludźmi na ziemi. I ponownie zaludnili świat. To także brzmi jak biblijna historia, prawda? Indianie Toltek w Meksyku mają taką legendę. Pierwszy świat trwał 1716 lat i został zniszczony przez powódź, która zakryła najwyższe góry. Tylko jedna rodzina, Cox-Cox, przeżyła. 1716 lat. Cóż według Biblii było 1656? Nieźle, jak na legendę liczącą sobie 4000 lat. Podejrzewam, że nawet opowieść o Atlantydzie to legenda o powodzi. Podczas gdy ludzie byli w arce, cały świat zatonął. Dlaczego jest aż 270 legend o potopie? Myślę, że z powodu potopu. To moja teoria. Jeśli popatrzymy na Turcję, daleko na prawo jest góra zwana Ararat. Na mapie Turcji jest nazwa Nuhun Gemesi, co znaczy duża łódź Noego. Można do niej podjechać. Trasa liczy 5 kilometrów. Biblia mówi, że Arka osiadła w siódmym miesiącu. Ciekawe. Niektórzy sceptycy mówią, że to niemożliwe, bo potop trwał rok. Potop tyle nie trwał.
to Noe był w arce przez rok, ale wielkie obszary ziemi były pod wodą wystarczająco długo, by każdego zatopić. Tak naprawdę arka dotknęła dna w 7 miesiącu. Dlaczego wyszli z niej dopiero w 13? O tym mówimy na 6 DVD. Biblia mówi, że arka osiadła 7 miesiąca na górach Ararat, ale nie podaje, że na tej konkretnej górze Ararat. Mogła, nie wiem, ale tego nie mówi. Są co najmniej cztery teorie na temat tego, co stało się z Arką Noego. Niektórzy mówią, że rozebrano ją i użyto drewna do budowania. Bo przecież gdy Noe wyszedł z Arki, to jakie duże były drzewa? Mniej więcej takie. Trudno z tego zbudować dom. Niektórzy twierdzą, że zgniła i rozpadła się. Możliwe. Inni sugerują, że nadal jest na górze. Ciągle jej szukają. Potem wracają i mówią, prawie znaleźliśmy. W przyszłym roku spróbujemy jeszcze raz. Może i tam jest, nie wiem. Ci, co myślą, że jest na górze, ciągle jej szukają. Nie mam nic przeciwko. Tylko mówię, że nie ma pewnego naukowego dowodu, że jest na górze. Inni myślą, że jest w dolinie, bo są małe szanse na to, że coś wyląduje na górze, gdy góry się podnoszą lub spływają z nich wody. Zrób próbę w wannie. Jest bardziej prawdopodobne, że osiądzie na obszarze między górami. Wtedy woda odpływa powoli. Wielu myśli, że zdjęcie z 1960 roku pokazuje coś, co mogło być Arką Noego. Gdy badano je w 1978 roku, trzęsienie ziemi podniosło to, albo ziemia rozstąpiła się. Teraz wystaje na wysokość około 4 metrów. Uważają, że to Arka. Niektórzy mówili, że to nie jest Arka Noego, bo gdy błoto opływa obiekt, tworzy kształt łzy. Rozumiem to. Uczyłem fizyki. Przednia część skrzydła samolotu jest zaokrąglona, a tylna zakończona ostro. Jednak tu stoi odwrócona. Są jeszcze dwie formy w kształcie łzy, ale zaokrąglony koniec jest ku górze. Tu natomiast ku górze jest ostry koniec. To nie przepływ błota. Wielu uważa, że to Arka Noego. Znałem Rona Wyatta. Zmarł w 1999 roku. Mieliśmy różne zdanie w wielu kwestiach, ale był w porządku, kochał Boga. Sprawił, że wielu ludzi myślało, że to Arka Noego. Przeprowadzili wiele badań i stwierdzili, tak, to Arka. Mówią, zawaliła się sama, rozłożyła na boki. Odkryli coś, co wyglądało im na belki pokładowe. Znaleźli żelazne nity, które je łączyły. Mają je w muzeum w Nashville. Jedź do Cornersville w Tennessee. Gdy zjedziesz z autostrady, będzie opuszczona stacja benzynowa przerobiona na Muzeum Arki Noego. Rząd Turcji powiedział, tak, to Arka Noego tam w dolinie. Zbudowali centrum turystyczne. Niektórzy kreacjoniści twierdzili, to nie jest Arka Noego. Nie lubimy cię, bo mówisz, że to Arka. O, przepraszam. Gdybym dla was pracował, głosiłbym to, co chcecie, a na razie mówię to, co ja chcę. Biblia mówi, że Arka miała 300 łokci. Łokieć to długość od łokcia do końca palców. Ja mam 1,85 m. Standardowy hebrajski łokieć miał 45 cm. Standardowy egipski łokieć to 52 cm. Ten przedmiot o kształcie łodzi ma długość 52 cm razy 300, czyli 156 metrów. To nie dowód, ale właściwe miejsce, kształt i długość wskazują, że to mogłaby być Arka. To około 2/3 rozmiarów Titanika, prawie dwa boiska do futbolu. Niezłe rozmiary jak na łódkę. W tym regionie znaleziono 12 dużych skał ważących około 4000 kg każda. Mają one na górze otwory, najwyraźniej do mocowania liny. Ta skała była przyczepiona do boku łodzi. Znaleziono takich 12, mogło być więcej. To tak zwany holowniczy cel ćwiczebny. Gdy zawiesisz skały wokół łodzi, staje się ona bardziej stabilna w czasie burzy. To jest jak zestaw amortyzatorów, żeby utrzymać łódź w poziomie. Jak zacznie naprawdę wiać,
Będą się za tobą ciągnąć i trzymać łódź prostopadle do fal, aby się nie przewróciła. Nie wywrócisz się dnem do góry, a na pełnym morzu jest naprawdę niebezpiecznie. Pewien ateista, nawiązując do seminarium o arce, napisał: wysłuchałem pana wykładu o arce Noego i o tych skałach przywieszonych po bokach. Jest pan głupi, przecież takie skały spowolniłyby ją. Odpisałem: a gdzież to Noe się śpieszył? On nigdzie nie zmierzał. Ale to ja jestem głupi, tak? Debatowałem z ateistą, który kiedyś był kaznodzieją. Powiedział: nie można zbudować łodzi dłuższej niż 90 metrów, bo maszty ją wykrzywią i przełamie się. Zbudowano kiedyś statek z 6 masztami. Tak wygięły łódź, że pojawił się przeciek i w końcu zrezygnowano. Arka Noego nie posiadała masztów. Miała unosić się na wodzie, nie żeglować. Była prawdopodobnie jakiegoś rodzaju dużą barką. Powiedział: gdy podnoszą się fale, łódź przełamuje się w środku. Cóż, zbudowano wiele 90-metrowych łodzi z drewna, które się sprawdziły. Chińczycy mieli kiedyś naprawdę duże drewniane łodzie. Poza tym, gdy masz na łodzi moonpool, to rozwiązuje problem. Moonpool to otwór w podłodze, ze ścianami od wewnątrz, zmniejsza napór fal. Woda faktycznie częściowo podnosi się w łodzi. To bardzo sprytny pomysł. Woda podnosi się i opada w łodzi, zmniejszając napór. To właściwie ogromny tłok pompujący powietrze za każdym razem, gdy uderzasz w falę. Pamiętasz, co miał w piwnicy? Można się czasem pomodlić o porządną falę. No ale co się stało z dinozaurami, gdy zeszły z arki? Jeśli biblijna historia jest prawdziwa, a twierdzę, że jest, Noe musiał mieć w arce dinozaury. Co więc się z nimi stało? Dlaczego wymarły? To pytanie zadaje się dzieciom w szkole. Jest kilkanaście szkolnych teorii, które mówią: dzieci, meteor uderzył w półwysep Jukatan 65 milionów lat temu. Pewien człowiek z Indiany ma super teorię. Mówi, że dinozaury same się zabiły przez swoje wzdęcie. Powiedział, nie wytrzymały gorąca. Nie wiem, co zrobić z taką teorią. Co spowodowało wyginięcie dinozaurów? To niewłaściwe pytanie. Nie należy pytać, jak wyginęły, ale czy wyginęły? Liberałowie są dobrzy w wywoływaniu sporów na niewłaściwe tematy. Pytają mnie, czy należy uczyć o stworzeniu w szkołach publicznych? Odpowiadam, że to dobre pytanie. Jednak najpierw musimy zadać inne. Czy szkoły publiczne powinny istnieć? Dziękuję Bogu za dobrych, pobożnych nauczycieli. Moja matka była nauczycielką. Mój brat uczy już 34 lata. On doprowadził mnie do Pana. Jest wielu takich nauczycieli w szkołach. Jednak podręczniki, z których uczą i program zajęć, są do niczego. Myślę, że nie da się tego naprawić. Jeśli kochasz swoje dzieci, to zabierz je stamtąd. Chwała Bogu za dobrych nauczycieli. Oni będą walczyć do upadłego. Popieram was i chcę pomóc, ale nie myślę, że da się to poprawić. Czy chcesz wiedzieć, dlaczego mamy system szkół publicznych? 10. poprawka do Konstytucji mówi, że rząd federalny nie czerpie korzyści z angażowania się w szkolnictwo. Mamy jednak szkoły publiczne, które są częścią długofalowego planu nowego porządku świata. Bezpłatna edukacja publiczna to idea Karola Marksa. Więcej o tym na seminarium 5., a także na zajęciach dla koledżu CSE 102. Nie chcesz tego widzieć, to politycznie niepoprawne. Gdy dinozaury wyszły z arki, natrafiły na bardzo wrogi klimat. Wszystko się zmieniło. Przed potopem żyło się ponad 900 lat. Po potopie tylko 400. Potem 200, a potem 100.
Coś się zmieniło. Zniknął płaszcz wodny chroniący ziemię. Pewnie nie dożyjesz do setki, a już na pewno nie do 200 lat. Nie na tym świecie. Dinozaury po potopie napotkały dwa poważne problemy. Pierwszym z nich był inny klimat. Nie mogły żyć wystarczająco długo, żeby wyrosnąć i móc się rozmnażać. Niektóre gatunki prawdopodobnie wyginęły w kilku pierwszych generacjach. Drugi problem był jeszcze gorszy. Ludzie zaczęli na nie polować. W tamtych dniach nazywano je smokami. Nie nazywano ich dinozaurami, bo słowo dinozaur wymyślono dopiero w 1841 roku. Przez większość czasów historii ludzkości nazywano je więc smokami. Są wspomniane w Biblii 35 razy. Gdy po potopie ludzka populacja zaczęła rosnąć, populacja smoków zaczęła maleć, bo nikt nie chciał być sąsiadem smoka. To samo zdarzyło się tu w Milwaukee, w Wisconsin. Ile dziś niedźwiedzi grizzly żyje wolno w lasach w tym hrabstwie? Zero. Ile żyło 500 lat temu? Prawdopodobnie dużo. Co się więc stało? Gdy osiedlają się ludzie i cywilizują jakiś teren, duże dzikie stworzenia są wypierane lub wybijane. To się zawsze dzieje. Gdyby dziś w wiadomościach ogłoszono, że 5 niedźwiedzi grizzly buszuje w Wisconsin, wiesz, co stałoby się o 6 rano? Prawie każdy zapaleniec wyruszyłby ze strzelbą na polowanie. Ten, który ustrzeliłby największego, zostałby bohaterem. Jego zdjęcie byłoby w gazecie. Hej, Jasio ustrzelił grizzly i uratował wioskę. Tak by się to potoczyło. To samo spotkało smoki. Gdybyś wpadł na to, jak zabić smoka, byłbyś bohaterem. Opowiadano by o tobie kolejnym pokoleniom. Jest dużo opowieści o ludziach, którzy zabili smoka. Zabijali je dla mięsa. Z jednego brachiozaura byłoby sporo hamburgerów i lekarstw. Wiele dawnych receptur medycznych zawierało kości smoka. Jest wiele legend o zabijaniu smoków. Podobno Gilgamesz zabił smoka. Chińczyk o imieniu Yu uśmiercał smoki, gdy próbowano rozszerzyć terytorium Chin, wysuszając bagna. Musieli odpędzać węże i smoki. Babiloński bóg Marduk ukazany jest na smoku. Możliwe, że na ziejącym ogniem smoku. Pytacie, czy wierzę w ziejące ogniem smoki? O tak, Biblia o nich mówi. W księdze Hioba mamy cały rozdział o smoku Lewiatanie, ziejącym ogniem. Napisano: z jego paszczy wychodzą płonące pochodnie, pryskają iskry ogniste, z jego nozdrzy bucha dym. Jak u południowych baptystów. Jego oddech zapala węgla, a płomień wychodzi z jego ust. Naprawdę istniały ziejące ogniem smoki. Mamy całą DVD o Lewiatanie, ziejącym ogniem smoku. W katolickiej Biblii odkryjesz w księdze Daniela dwa dodatkowe apokryficzne rozdziały. Daniel 13 i 14 to część ksiąg apokryficznych. Nie powinno ich być w piśmie. To ciekawa lektura, ale nie jest to część pisma. Czytamy tam, że istniał wielki smok, a Babilończycy oddawali mu cześć. Król powiedział Danielowi: nie możesz teraz powiedzieć, że to nie jest żywy Bóg, więc oddaj mu cześć. Daniel powiedział: Pan mój Bóg, on jest żywym Bogiem, to nie jest żywy Bóg. Daj mi pozwolenie, a zabiję tego smoka bez miecza i bez maczugi. Król mu pozwolił. Daniel wziął smołę, łój i włosie, zrobił bryłki, włożył w paszczę smoka i rozerwało go. Dziwna historia. Podam ci wytłumaczenie Hoinda, o co tu chodzi. Biblia mówi, że Daniel rozumiał naukę. Wiedział, że smoła zrobiona jest z żywicy drzew i jest bardzo klejąca. Kiedyś było w Ameryce wiele firm, które wyrabiały smołę do uszczelniania statku. Pokrywano je smołą z żywicy drzew, szczególnie sosny.
A łój ma bardzo słony smak. Wszystkie zwierzęta lubią słone rzeczy. Myśliwi wystawiają słone lizawki jeleniom i bydłu. Wiedział też, że włosie jest niestrawne. Wszystko to zmieszał, rzucał tym w smoka, który, lubiąc ten smak, połknął to, ale nie strawił. Wtedy nie było jeszcze współczesnych hydraulików, więc smoka rozerwało. Saddam Hussein uważał się za przywrócone do życia wcielenie Nabuchodonozora. Miał poważny problem ze swoim ego. Saddam uważał, że jest wcielonym Nabuchodonozorem. Tak przy okazji zauważyliście, że George Bush nazywał go Saddam Hussein? Jest powód. Słyszałem, że słowo Saddam znaczy książę. Saddam, pisane tak samo, znaczy zadek konia. Saddam uważał, że jest wcielonym Nabuchodonozorem. Na ich pieniądzach jest jego zdjęcie z Nabuchodonozorem. Wydał fortunę na odbudowanie starożytnego Babilonu. Czy wiesz, że starożytny Babilon został odbudowany? Zawsze było wiadomo, gdzie miasto się znajdowało. Zostało zniszczone około 600 lat przed naszą erą. Babilon został zakopany w piasku i zapomniano o nim, ale później odkopano go. Piasek zachował cegły w bardzo dobrym stanie. Stare ceglane mury starożytnego Babilonu były bardzo dobrze zachowane w suchym piasku. Odkryto rzeźby lwów i rzeźby smoków na tych murach. Skąd wiedziano o smokach 600 lat przed naszą erą? Przecież od potopu do rządów Nabuchodonozora minęło 1800 lat. Prawdopodobnie większość dinozaurów już wtedy wyginęła. Myślę, że żyło jeszcze kilka i Nabuchodonozor miał jednego w klatce. W 300 roku przed naszą erą Aleksander Wielki podał, że jego żołnierze zostali wystraszeni przez smoki, gdy podbijali część Indii. Ta rzymska mozaika powstała w II wieku po Chrystusie. Przedstawia dwa długoszyje smoki walczące lub całujące się. To wygląda na pieszczoty, nieprawda? Skąd Rzymianie wiedzieli o smokach w II wieku po Chrystusie? Święty Jerzy zasłynął z uśmiercenia smoków w 275 roku naszej ery. W końcu zabito Jerzego, bo był chrześcijaninem. Beowulf uśmiercał smoki. Spróbuj przeczytać jego historię w staroangielskim. Sprzedajemy tę książkę tylko dlatego, że ciekawie się ją czyta. To angielski sprzed 1500 lat. Nasz język trochę się zmienił. Prawdopodobnie szczyt języka angielskiego przypada na czas około 400 lat temu, gdy Szekspir pisał swoje dzieła i gdy wydano wersję Biblii King James. Historia Beowulfa mówi, że zabił on smoka Grendela, wyrywając mu jedno ramię, tak, że ten wykrwawił się na śmierć. Dziwna historia. Interesujące, że znaleziono babilońską cylindryczną pieczęć ukazującą, jak ktoś wyrywa ramię smoka. W wielu krajach spotykamy legendy o smokach. Starożytna ceramika, jak ten egzemplarz z pierwszej dynastii Egiptu, ukazuje dwa smoki o długich szyjach. Wyglądają mi na dinozaury. Inny obrazuje dwa długoszyje dinozaury trzymające owce w paszczach. Ten kieł hipopotama znaleziono w starożytnym grobie w Egipcie. Pochodzi z XII wieku przed naszą erą. Przedstawia zwierzę z długą szyją i długim ogonem. Dlaczego po całym świecie krążą legendy o smokach? Na przykład w Tajlandii czy Chinach? Gargulce, jakie widzisz na rogach budynków w Europie, najwidoczniej pochodzą z historii o gargulcu nazywanym smokiem. Wyszedł z wody we Francji. Na pewnym rosyjskim medalionie pokazany jest człowiek zabijający smoka. To samo przedstawia bułgarski znaczek pocztowy. Irlandzki pisarz podał, że zabito smoka z żelaznymi gwoździami na ogonie. Cóż, stegozaur miał duże kolce na ogonie. Mamy jego kopię w naszym muzeum.
Na statkach wikingów, którzy żeglowali dookoła świata, znajdują się głowy smok. Jest drzeworyt wikingów, który przedstawia smoka połykającego człowieka. To z książki Tony Allena pod tytułem Wikingowie. Obraz z XI wieku. To tylko 900 lat temu, a wciąż mówiono o smokach, co połykają ludzi. Wikingowie mieli głowy smoków na swoich statkach. Ciekawe. Kup książkę Po potopie Coopera. Znakomita książka o tym, co stało się z synami Noego. Autor wymienił w niej wielu starożytnych, którzy mówili o tym, że muszą walczyć ze smokami. Książka jest do nabycia na naszej stronie. Siegfried, słynny norweski bohater, uśmiercił smoka Fafnira około 1000 lat temu. Marco Polo żył w Chinach 750 lat temu. Powiedział, cesarz chiński hodował smoki, by ciągnęły rydwany w jego paradach. Dlaczego opowiedział taką historię? Myślę, że po prostu cesarz naprawdę hodował smoki, by ciągnęły jego rydwany w paradach. Ja myślę, że to prawda. Starochińskie księgi prawa z 1611 roku wymieniają karmiciela smoków jako jedną z królewskich posad. Po co królowi karmiciel smoków? Niech zgadnę, żeby karmić smoki? Tak, racja. Miasto we Francji przemianowano na Nurluk na cześć człowieka, który zabił smoka. Indianie wyryli obrazy na ścianach Wielkiego Kanionu. Jeden z odkrytych obrazów przedstawia dinozaura. Skąd Indianie wiedzieli o dinozaurach, że wykuwali ich obrazy na ścianach Wielkiego Kanionu? Cóż, może polowali na dinozaury? W 1925 roku pewien naukowiec zszedł do zachodniej części jednego z kanionów, badając region i oto co napisał. Fakt, że prehistoryczny człowiek stworzył piktogram dinozaura na ścianie tego kanionu, całkiem burzy wszystkie nasze teorie. O biedaku, to burzy twoje teorie. Powiedział też, że fakty są uparte i niezmienne. Jeśli teorie nie pasują do faktów, teorie muszą się zmienić, fakty pozostaną. Zgadzam się. Tak powinna funkcjonować nauka. Możesz mieć każdą teorię, jaką chcesz, ale jeśli fakty do niej nie pasują, odrzuć swoją teorię. Odrzuciliby ewolucję już dawno, ale nie mają nic w zamian. Żadnej teorii poza tą o stworzeniu. Dodał jeszcze, rok temu pokazano zdjęcie dinozaura naukowcowi o narodowej sławie, który w tym czasie zajmował się dinozaurami. Powiedział, to niemożliwe, żeby to był dinozaur. Przecież wiemy, że dinozaury wyginęły 12 milionów lat temu, zanim pojawił się człowiek na Ziemi. Zauważ, że powiedział, dinozaury wyginęły 12 milionów lat temu. Dziś mówi się dzieciom, że 65 milionów lat temu. Badałem inflację wieku Ziemi. W XVIII wieku podręczniki, przynajmniej niektóre, podawały, że Ziemia liczy sobie 70 tysięcy lat. Zaglądasz do podręczników z początku XX wieku, a tam Ziemia ma 2 miliardy lat. W 1969 roku twierdzono, że Ziemia ma 3,5 miliarda lat. Dziś już 4,6 miliarda lat. Wiedziałeś, że Ziemia starzeje się o 21 milionów lat rocznie? 40 lat na minutę. Szybko. W Blanding, Utah, można zobaczyć wyryte wizerunki dinozaurów na ścianach skalnych. Tu widać odkryty w Australii rysunek aborygenów. Przedstawia tubylca, który ucieka przed zwierzęciem z długą szyją i zaokrąglonym ciałem, prawdopodobnie dinozaurem. Nie wiem, jak się wymawia nazwę tego miasta. W pewnym mieście w Kanadzie ktoś narysował dinozaura na klifie. Indianie mówili o wielkim zwierzęciu, które żyło w jeziorze. Ten człowiek mówi, nikt nigdy nie widział dinozaura. On tego nie wie. Jeśli nikt nie widział, to dlaczego wyryli go na klifie? W Ica w Peru znajduje się najbardziej sucha pustynia na świecie. Hiszpanie dotarli tam i zobaczyli białe linie na piasku. Nikt nie wiedział, co to takiego, aż pojawiły się samoloty. Okazało się, że to wielkie obrazy. Jeden z nich przedstawia dziwnego pająka.
Jedna z jego nóg jest dłuższa i wystaje na bok. Wszyscy myśleli, że ten lud miał po prostu bujną wyobraźnię. Niedawno odkryto, że na tej pustyni żyje malutki pająk. Jest bardzo rzadki. Większość nigdy go nie widziała. Nigdy o nim nie słyszała. Ma długość 3 mm. W sezonie godowym noga wydłuża się i w ten sposób kopuluje z innymi pająkami. Potem noga cofa się. Musieli mieć szkło powiększające, żeby o tym wiedzieć. No ale wyryli ogromne obrazy na pustyni. Albo mieli niesamowity wzrok, albo jakoś wiedzieli, jak wszystko powiększać. Kup książkę Denisa Swifta na ten temat. Dużo i dobrze napisał o tych rysunkach z Nazca. W 1571 roku dotarli tam Hiszpanie i odkryli dziwne zwierzęta wyryte na skałach. Zawieźli niektóre do króla Hiszpanii i spytali, co to jest? Odpowiedział, nie wiem, nigdy nic takiego nie widziałem. Dziś nazywa się je kamienie grobowe Nazca. W Ameryce jest ich około 20. 3 są w naszym muzeum. To drugi co do wielkości zbiór w Ameryce. Niektóre ukazują operację mózgu, inne dodanie sztucznej kończyny. Jeden pokazuje coś, co wygląda na silnik parowy. Te pochodzą sprzed 2000 lat. Około 500 z tych kamieni przedstawia dinozaury z ludźmi. Dlaczego 2000 lat temu na tych kamieniach wyryto ludzi razem z dinozaurami? Prawie każdy znany dinozaur został tu zobrazowany, plus wiele nieznanych dinozaurów. Mógłbym mówić o tym godzinami. Ten rysunek ukazuje kółka na boku dinozaura. Inny przedstawia dinozaura, który trzyma człowieka za głowę. Tu kolejny. Przedstawia dinozaura z odciętą głową, a obok człowieka z nożem. Widocznie zemścił się, bo dinozaur zabił jego przyjaciela. Myślę, że taką historię przedstawia. Zemsta jest słodka, tak mówi Biblia, czy jakoś inaczej? Skąd dinozaury na tych kamieniach? Skąd kółka na boku? To naprawdę ciekawe. Gdy znajdujesz kości dinozaura, to nie wiesz, jak wyglądała jego skóra. Mamy tu te kamienie sprzed 2000 lat, które ukazują kółka na boku. Około 12 lat temu znaleziono skamieniałą skórę dinozaura. Był na niej wzór z kółkami. Skamieniała skóra dinozaura przedstawia wzór w kółka. Wydaje mi się, że musieli widzieć je żywe, skoro wiedzieli, jak wygląda skóra. Tu widzimy człowieka, który odcina głowę dinozaura, a tu jedzie na tym zwierzęciu. Znaleziono naczynie w pewnym grobowcu. Jasne jak słońce dla każdego, to mógł być dinozaur na tym naczyniu. Mumia w grobowcu była owinięta kocem z wyszytymi dinozaurami. Dlaczego wyszywano dinozaury na kocach, rysowano je na naczyniach i ścianach skalnych? W Acambaro w Meksyku odkryto 56 tysięcy ceramicznych figurek dinozaurów, gdy kopano piwnicę. Ktoś zgromadził stos dinozaurów. Tysiące i tysiące. Więcej o dinozaurach i kamieniach z Ica mówimy w drugiej części seminarium naszej serii. Ten człowiek mówi, nikt nigdy nie widział dinozaura. Przepraszam, ale on tego nie wie. Pewien Włoch 400 lat temu pasł swoje krowy i najwidoczniej dinozaur je wystraszył, więc uderzył i złamał gadowi laską szyję. Wypchali go i oddali do muzeum. To prawdopodobnie Tanys Trofeus. Tak przy okazji, wiesz, czemu wielu Włochów ma na imię Tony? Wiele lat temu przywieziono ich trochę do Ameryki i na czołach przybito pieczęć. To New York. Do Nowego Jorku. Nieważne.
Wielu ludzi myśli, że znalezisko Sutton wygląda jak pterodaktyl ze skrzydłami założonymi na siebie. Rzymianie dotarli do Ameryki na długo przed Kolumbem. Jeden z rzymskich mieczy znaleziono w Arizonie. Jest na nim dinozaur. Zapytałem właściciela tego miecza, co o nim myśli. Powiedział, że to podróbka, bo wiemy, że ludzie i dinozaury nie żyli w tym samym czasie. Wiesz to, czy też tak myślisz? Kolumb nie był pierwszym białym człowiekiem, który przepłynął ocean. Żeglarz Brandon przybył tu w roku 500. Rzymianie przybywali tu nieraz. Wygląda na to, że i Salomon wysyłał statki przez ocean do Ameryki. Jest wiele dowodów na to, że kwitł tu handel, zanim zaprzestano go w średniowieczu. Po średniowieczu przez 400 lat wielokrotnie donoszono o morskich potworach. Jest o nich dużo legend. Przeczytałem mnóstwo takich historii. 200 lub 300 książek o spotkanych potworach morskich w oparciu o dzienniki pokładowe. Niesamowite rzeczy. W dawnych księgach odnotowano wiele przypadków spotkania z morskimi potworami. Kapitan McKay napisał, że jego załoga widziała potwora o długości 18 metrów. Łódź wielorybnicza Monongahela zabiła potwora o długości 31 metrów. Zmierzyli go. Niesamowita historia. Polecam opowieść o Monongahelu. Gdy cieli potwora, z innego statku zapytano, co wy tu robicie? Właśnie zabiliśmy potwora morskiego. Ułożyli jego kości w łodzi. Inny statek kupił od nich olej. Olej węża morskiego. Odpłynął i rozpowiedział historię, że za kilka miesięcy dopłynie łódź Monongahela z kośćmi węża morskiego. Cóż, Monongahel żeglował i słuch o nim zaginął, najwyraźniej utonął. Jestem pewien, że żeglarzy wyśmiano za rozgłaszanie, że widzieli morskiego potwora. Jednym z tych, którzy ratowali ludzi z Titanica, był kapitan Arthur Henry Roston. W 1907 roku widział u wybrzeży Irlandii morskiego potwora. Naszkicował go. Powiedział, to był wąż morski. Autor książki pod tytułem Titanic, Triumf i Tragedia pisze, obdarzony wyobraźnią młody oficer. Od razu widać tu uprzedzenie. Innymi słowy, oficer uważa, że widział morskiego potwora, ale ja wiem lepiej, choć on tam był, a ja nie. Pewien niemiecki komandor łodzi podwodnej podał, że gdy zatapiali brytyjski statek w czasie I wojny światowej, zobaczył wielkiego potwora o długości 18 metrów z czterema dużymi płetwami. Mamy historię o ogromnych ośmiornicach, które wciągają statki pod wodę. Powiesz, daj spokój, ośmiornice nie są takie duże. Właśnie, że są. Ta została wyrzucona na plażę Florydy 100 lat temu. Mierzyła 60 metrów długości i ważyła 5 ton. To duża ośmiornica, ale nie była największa. Blisko Seattle zabito wieloryba. W jego żołądku było ramię ośmiornicy. Na całym ciele wieloryba były koliste, 45-centymetrowe szramy, ślad po ogromnej ośmiornicy albo kałamarnicy. Wieloryby lubią jeść ośmiornice i kałamarnice, a one nigdy nie przestają rosnąć. Jeśli jesteś zwierzęciem, które nie przestaje rosnąć, pewnego dnia nie będziesz już mieć wrogów. Przy okazji, jeśli zobaczysz zwymiotowaną ośmiornicę na oceanie, złap ją, będzie warta fortunę. Ktoś wie, co się z tego robi? Perfumy, tak. To dużo wyjaśnia, nieprawdaż? Mówisz, kochanie, pachniesz jak zwymiotowana ośmiornica. I potem śpisz przez miesiąc na kanapie. Niektóre kałamarnice są olbrzymie. Morska jednostka badawcza widziała kałamarnicę walczącą z wielorybem. To było w roku 1966. To Muzeum Peabody i ogromna kałamarnica.
Morze wyrzuciło ją na plażę w Nowej Zelandii. To było młode olbrzymiej kałamarnicy. Dorosły osobnik mierzyłby 45 metrów. Niektórzy mówią, panie Howind, jeśli historia odnotowuje, że dinozaury żyły razem z ludźmi, to czy wspomina o nich Biblia? Tak, są wspomniane w Biblii. Oni na to nie wiedzieliśmy. Cóż, nie znajdziesz tam słowa dinozaur, bo powstało w roku 1841. King James to tłumaczenie z 1611. Nie mogli użyć tego słowa, bo go jeszcze nie było. Dinozaury są w Biblii. Księga Hioba liczy 42 rozdziały. W pierwszych dwóch czytamy, że Hiob był doskonały, bał się Boga i nienawidził zła. Miał 7 synów i 3 córki. Miał też 1000 sztuk bydła, był bogaty. Któregoś dnia przybiegł posłaniec i powiedział, ktoś ukradł woły, osły i zabił służących. Aha, Hiob, tak przy okazji, owce spłonęły, 1000 owiec. Twoje wielbłądy też skradziono. No i wszystkie twoje dzieci zginęły. Hiob miał kiepski dzień. Stracił wszystkie zwierzęta. To był krach na giełdzie. Wszystkie 10 dzieci zmarło. Hiob powiedział, Pan dał, Pan wziął, niech będzie błogosławione imię Pana. Co to za człowiek? Każdy inny wściekłby się na Boga. Stracił wszystko i powiedział, okej, Boże, i tak wszystko było Twoje. Potem diabeł obsypał go wrzodami, od czubka głowy po stopy, a jego żona zwróciła się przeciwko niemu. Hiob jej powiedział, dobre przyjmujemy, to czy złego mamy z ręki Boga nie przyjąć? Hiob w niczym nie zgrzeszył w tym, co mówił. Potem czworo jego przyjaciół przyszło go męczyć, chciałem powiedzieć, pocieszyć. Jeden z nich to najniższy człowiek wspomniany w Biblii, Bildad Szuhajt, czyli Bildad o wzroście buta, po prostu dość niski. Przyszli i mówili do Hioba przez 35 rozdziałów, dowodząc, dlaczego wszystko źle się ułożyło. To musieli być baptyści. Rozpoznałem, bo sam nim jestem. Powiedzieli, wszystko idzie źle, bo zgrzeszyłeś. Słuchajcie, jak komuś przydarza się coś złego, to ty nie wiesz dlaczego. Masz go kochać, modlić się o niego, zachęcać i zamknąć się. Nie idź do szpitala mówiąc, to nie kamienie żółciowe. To dziesięciny i ofiary, Bóg je wyciąga z ciebie. Nie rób tego. Niech Bóg zajmie się wszystkim, co idzie źle. On sobie poradzi. Naprawdę nie potrzebuje twojej pomocy. A więc Hiob siedzi sobie w kurzu obok grobów swoich dzieci, wyskrobuje ropę z wrzodów i zastanawia się, o co chodzi. Mówił, chciałbym, by Wszechmocny mi odpowiedział, Panie, dlaczego mnie to spotyka? Nie trzeba żyć na ziemi bardzo długo, żeby się czasem zastanawiać, czemu coś nas spotyka. Jeśli tego nie przeżyłeś, żyj dalej, a to się stanie. Hiob nie znał listu do Rzymian, gdzie jest powiedziane, wiemy, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy kochają Boga, którzy zostali powołani zgodnie z Jego celem. Ten werset nie mówi, że wszystko, co się dzieje, jest dobre. Mówi, że wszystko współdziała ku dobremu. To duża różnica. Czy ktoś z was był głodny? Przypuśćmy, że przychodzisz do mnie do domu i mówisz, że jesteś głodny. Powiem, wejdź, usiądź, dam ci porcję mąki. Dosypię łyżeczkę soli. To ci pomoże. A może łyżeczkę sody? Soda świetnie smakuje. Prawdopodobnie zaschło ci w ustach, więc dam ci porcję tłuszczu piekarskiego. Zalejemy to maślanką.
Powiesz, to okropnie smakuje. Może by tak najpierw wszystko wymieszać i upiec ciastka? Świetny pomysł. Same składniki ciastek smakują paskudnie, ale zmieszane dają świetne ciastka. Bóg obiecał, że wszystko, co cię spotyka, będzie współdziałało ku dobremu, jeśli kochasz Boga. Życie jest proste. Zachowaj prawe serce przed Bogiem. To będzie trudne, bo serce jest zwodnicze i bardzo złe. Ale zachowaj właściwe serce, a wszystko, co cię spotyka, będzie dobre. W rozdziale 38 Pan odpowiada Hiobowi z trąby powietrznej. Jeśli zacznie do mnie mówić tornado, będę uważnie słuchał. Pan powiedział, kto zaciemnia moją radę słowami nierozumnymi? Księga Hioba jest źródłem dla wielu kultów i doktryn. Jeden z przyjaciół Hioba powiedział, że umarli umierają i nic nie wiedzą. Prawdą jest, że to powiedział, ale nieprawdą jest to, co powiedział. Bądź ostrożny, czytając tę księgę. Przeczytaj werset, pomyśl, to ciekawe, ale spytaj, kto to powiedział. To samo dotyczy księgi kaznodziei Salomona. Jest to mądrość człowieka, a nie Boga. Bądź naprawdę ostrożny i nie buduj swojej doktryny na tych dwóch księgach. Nie bądź pochopny. Bóg powiedział do Hioba, przepasz swoje biodra jako mąż, będę cię pytał, a ty mi odpowiesz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem fundamenty ziemi? Przeczytałem to 34 lata temu, jako świeży chrześcijanin, i pomyślałem. Głupie pytanie. Ilu z was żyło, gdy Bóg stwarzał ziemię? Słuchajcie uważnie. Skoro nie było cię tu, gdy Bóg stwarzał świat, znaczy to, że Bóg jest od ciebie starszy. Kto to zrozumiał? Przyszło ci kiedyś do głowy, że Bóg jest też mądrzejszy niż ty? Że jest silniejszy niż ty? Że jest bogatszy niż ty? Powiesz, każdy jest bogatszy niż ja. Bóg na pewno. Przyszło ci kiedyś do głowy, że Bogu nic nigdy nie przyszło do głowy? Mnie cały czas coś przychodzi do głowy. Mówię, nigdy wcześniej o tym nie pomyślałem. Bogu to się nie zdarza. On już wcześniej o tym pomyślał. Nawet zna i rozumie twoje myśli i wyobrażenia twojego umysłu. To świetny werset. Nie tylko zna twoje myśli, zna wyobrażenia twojego umysłu. To zupełnie inny poziom. Widzisz, możesz nie tylko myśleć o rzeczach, ale też myśleć o tym, o czym myślisz. Pomyśl o tym. Biblia mówi, że Bóg zna twoje myśli. Mówi też, że Jezus zna twoje myśli. To jeden z wielu wersetów, które dowodzą, że Jezus to Bóg wszechmocny w ciele. Nie jakiś tam Bóg, ale Bóg wszechmocny. Bóg zna twoje myśli. I, uwaga, mimo to cię kocha. Jest bardzo miły. Hiob nie odpowiedział na pytanie, więc Bóg spytał jeszcze raz. Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz, kto wyznaczył jej rozmiary. Hiob nie odpowiada. Bóg zadaje kolejne pytanie. Czy dotarłeś do źródeł morza? Wiesz, że naukowcy nie wiedzieli o źródłach mórz aż do 1977 roku? Bóg spytał o to Hioba. Księga Hioba została napisana prawdopodobnie krótko po potopie, w tym czasie, kiedy ludzie ciągle żyli po 400 lat. Hiob żył na tyle długo, że widział dzieci swoich nowych dzieci do czwartego pokolenia. Żył pewnie w tym czasie. Nie było jeszcze mowy o prawie. Wielu ludzi uważa, że Hiob napisał prawdopodobnie najstarszą księgę w Biblii, ale nie pierwszą.
Bóg zadawał Hiobowi pytanie za pytaniem. Zapytał, gdzie jest droga do siedziby światła? To super werset. Światło nie stoi w miejscu, jest w drodze. Potem spytał, gdzie ciemności mają swoje miejsce? Hej, wiesz, że ciemność się nie rusza? My jesteśmy dziećmi światła, tak? Biblia mówi, bramy piekła nie przemogą go. Bramy się nie ruszają. Ludzie mówią, szatan nas atakuje. Nie. To, że nie jesteśmy w ofensywie, to nasz problem. Dajemy mu wygrać. Jesteśmy dziećmi światła. Mamy być w ruchu. Bóg pytał, jaką drogą światło się rozprzestrzenia i wiatr wschodni rozchodzi się po ziemi? Czy światło wywołuje wiatr? Tak. Światło słoneczne sprawia, że ogrzewa się ziemia i powietrze. Powoduje to rozszerzenie się powietrza. Tak powstaje wiatr. Bóg powiedział to 4000 lat temu. Bóg zapytał, czy możesz wypuścić błyskawicę? To dobrze, że nie mogę. Kto ma już na myśli kogoś, kto ma szczęście być żywy dlatego, że nie może ściskać gromów? Ja mam kilku na myśli. Bóg zapytał, czy możesz wypuścić błyskawice, aby poszły i rzekły do ciebie, oto jesteśmy? Chwila. Czy Bóg mówi Hiobowi, że elektryczności można użyć, by wysłać wiadomość? Uważam, że tak. To nasze radio, telewizja, telefony, radary i mikrofony. Bóg powiedział to 4000 lat temu. Bóg zadawał pytania, dokładnie 84 pytania według moich wyliczeń. Hiob nigdy na żadne nie odpowiedział. To były pytania, na które nie trzeba odpowiadać. Takie pytania mają zmieniać nastawienie osoby. Zadajemy je dzieciom. Gdy osiągają pewien wiek, stają się aroganckie, myślą, że to one powinny ustalać zasady. Przychodzi dziecko i mówi, tato, musisz mi pozwolić wracać z imprez o 4 nad ranem. Mam już 10 lat. Ojciec na to, chcesz wiedzieć, dlaczego nie możesz wracać o 4 nad ranem? Zadam ci kilka pytań. Kto płaci rachunki za prąd, za dom? Kto płaci za łóżko, na którym spałeś w nocy i za ubrania, które nosisz? Kto płaci za jedzenie, które jesz i jesz, jesz i jesz? Kto zapłacił za wodę i mydło, których użyłeś jakiś miesiąc temu? Ustalmy coś. Biblia mówi o tym jasno. Kto płaci rachunki, ten określa zasady. Księga Opinii, rozdział 4. Widzisz, synku? Ja jestem tatą, ty dzieckiem. Jak chcesz spać i jeść pod moim dachem, to na moich zasadach. Jak chcesz na swoich, to załatw sobie własny dach nad głową. To złota zasada. Ten, kto ma kasę, ustala zasady. Dziecko, za kogo ty siebie uważasz? Gdzie byłeś, gdy zdobywaliśmy tę ziemię, wypędzaliśmy misie grizzly i chodziliśmy do szkoły 65 km pod górkę na bosaka? Myślę, że Bóg zadawał Hiobowi te pytania, żeby zmienić jego nastawienie. Dochodzimy do rozdziału 40. Bóg powiedział, oto behemot. Ale cóż to jest ten behemot? Niektóre tłumaczenia podają, że to był słoń lub hipopotam. Nie, to ani jedno, ani drugie. Myślę, że behemot to długoszyi dinozaur. Prawdopodobnie brachiozaur. Znamy 13 długoszyich dinozaurów. Brachiozaur, cetiozaur, mamenchizaur, seismozaur, superzaur, apatozaur, blondynkozaur. Do niej muszę chyba mówić powoli. Zdziwiłbyś się, ile nienawistnych maili dostaję za to zdanie. Jestem blondynem. Moja siostra, matka i córka są blondynkami. Lubię blondynki i lubię z nich żartować. Jak ci się nie podoba, wytnij to z nagrania.
W Biblii czytamy, oto behemot żywi się trawą jak wół. Ludzie mówią, słonie jedzą trawę, a moje tłumaczenie mówi o słoniu. Wiele zwierząt je trawę. Spójrz na następny werset. Jego siła w lędźwiach, jego moc w mięśniach brzucha. Największa część jego ciała to brzuch. Mówią, słonie mają duże brzuchy. Hipopotamy mają duże brzuchy. Brachiozaur też miał duży brzuch. On ma duży brzuch. On też. Kolejny werset mówi, swój ogon wypręża jak cedr. Chwila, jego ogon jest jak cedr? A widziałeś kiedyś ogon słonia? Nie przypomina cedru. A widziałeś kiedyś ogon hipopotama? Nie przypomina cedru. Powinno się wymagać, żeby przed dodaniem przypisów Biblii chociaż raz przeczytać dany fragment. To nie jest ani słoń, ani hipopotam. Biblia mówi, jego kości jak mocne rury z miedzi, jak drągi z żelaza. Miał duże kości. Oto kopia kości palca brachiozaura. Teraz słuchajcie, to skomplikowane. Miał tak duże kości palców, dlatego że miał duże palce. Miał duże palce dlatego, że jego stopy były duże. W odciśniętym śladzie mogłoby wykąpać się małe dziecko. To zdjęcie z okładki książki Stanowy Park Doliny Dinozaurów. Miał tak dużą stopę, bo miał dużą nogę. Jego przednia noga miała 6 metrów wysokości. Największy znaleziony dinozaur pochodzi z Oklahomy, ma 18 metrów do czubka głowy. Podobno wykopanie wszystkich kości zajmie 20 lat, bo to jest program rządowy. Mówią, że mógł ważyć 100 ton. To tyle, co 14 szkolnych autobusów. To znaczy, gdyby nadepnął na ciebie, to byłoby to miażdżące spotkanie. Zostałaby z ciebie pizza. Skoro już mówimy o rządowych programach, chcę wam pokazać wynalazek, który uczyni mnie najbogatszym człowiekiem na świecie. Zaoszczędzę mnóstwo pieniędzy rządu, firm budowlanych i rządowych. A chcę jedynie 10% oszczędności. Będę najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Wynalazłem łopatę, która sama stoi. Nie trzeba będzie płacić robotnikom za to, że się o nią opierają. Przyjrzyj się im, a przekonasz się, że tak to wygląda. Każdy może użyć jednego z tych wynalazków. Następny werset mówi, jest przedniejszym z dzieł Bożych. Z hebrajskiego przedniejszy oznacza największe zwierzę, jakie Bóg stworzył. To nie jest słoń ani hipopotam, ale brachiozaur. Wiesz, według jakiego schematu działa diabeł? Stara się zniszczyć wszystko to, co robi Bóg. Bóg wymyślił piękne rzeczy, na przykład muzykę, a szatan wynalazł bezbożną muzykę. Nie powinieneś jej słuchać. Ktoś spytał, czy wiem, co dzieje się, gdy gra się muzykę country od końca. Powiedziałem, nie. On na to, masz swojego psa, żonę, pick-upa, wszystko z powrotem. Ach tak, mowa odwrotna. Backmasking. Bóg wynalazł małżeństwo, rodzinę i seks. Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, ustanowił też pewne zasady. Chłopaki, nie dotykajcie dziewczyn, dopóki ich nie poślubicie. Jeśli nie ciągnie was do dziewczyn, trzymajcie się z dala ode mnie. Bóg chce, żebyś miał wspaniałe życie. Powiedział, cudzołożnica poluje na cenne życie. Gwiazdy filmowe, które żenią się co pół roku, nie mają pojęcia, o co chodzi w tym cennym życiu. Słuchajcie uważnie.
To zupełnie nieważne, co robią twoi koledzy. Biblia naucza, że masz zachować w czystości siebie i swojego przyszłego małżonka do czasu, aż staniecie przed ołtarzem. A potem trwaj przy tej osobie całe życie. To jest to cenne życie. Bóg wie, o czym mówi. Biblia mówi, że Bóg stworzył wszystkie wielkie stworzenia. Bóg stworzył też dinozaury, a szatan powiedział, musi istnieć sposób, by użyć dinozaury przeciwko Bogu. Nie mógł oszukać Adama. Wyobraź sobie, że diabeł podchodzi do Adama i mówi, wiesz, że dinozaury żyły miliony lat temu? Adam odpowiedziałby, głupi jesteś czy co? Właśnie jeden podjada czereśnie za domem. Diabeł nie mógł nabrać Noego, bo on codziennie je karmił. Jednak w ciągu następnych 4000 lat stały się bardzo rzadkie. Wiele gatunków wymarło. W 1809 roku odkryto kości dinozaura. Diabeł tam wtedy był i powiedział, oto szansa dla mnie. Pomyślał, te stwory zawsze żyły z ludźmi. Ja to wiem i Bóg to wie, ale ci ludzie tego nie wiedzą. Postanowił powiedzieć wszystkim, że one żyły miliony lat temu. Jeśli uwierzą, zaczną wątpić w Biblię. I zadziałało. Przez ostatnie 200 lat dzieci chodziły do przedszkola i czytały książki zatytułowane Mogę poczytać o dinozaurach. Jak brzmi pierwsze zdanie w tej książce? Miliony lat temu. Zgadza się, właśnie tak. Wiele książek w bibliotekach mówi o takich rzeczach. Miliony lat temu. Ile dzieci uczyło się tego w twoim mieście, na twój koszt? Często chodzę do muzeów i krew mi się gotuje, gdy widzę te piękne, pomysłowe wystawy ze złym przesłaniem. Dzieci poddaje się praniu mózgu. Dlatego mamy własne muzeum. Potrzeba ich więcej w tym kraju. Niech ktoś jakieś otworzy. Następny werset mówi, wyleguje się pod krzewami w cieniu trzciny i moczar. Moczary to bagna. Największe znajdują się w środku Afryki. Większość Amerykanów nie wie, jak duża jest Afryka. Tu widać Amerykę w zestawieniu z Afryką. To bagno jest gigantyczne. Tak duże jak cały stan Illinois. Ogromne bagno. W ostatnich 200 latach donoszono w nim o dinozaurach. Możliwe, że kilka ciągle żyje. Może nie są już takie duże, ale myślę, że jeszcze jakieś żyją. Więcej o tym na następnej sesji. Podsumowując. Bóg uczynił dinozaury razem z Adamem i Ewą. Przed potopem to były duże jaszczurki. Noe wziął je do arki. Ludzie zaczęli je zabijać. Niewiele zostało do dziś, ale możliwe, że kilka żyje. Niech nikt ci nie mówi, że żyły miliony lat temu, to bzdura. O wciąż żywych dinozaurach po przerwie. Dziękuję. Na tej sesji będziemy mówić o dinozaurach, które mogą jeszcze żyć. Wiem, jak głupio to brzmi dla człowieka, który otrzymał wykształcenie humanistyczne o tym, że dinozaury żyły miliony lat temu. Ale trzeba choć trochę otworzyć swój umysł. Może ktoś tu rzuci jakąś inteligentną myśl. Myślę, że z perspektywy chrześcijańskiej świat jest zupełnie inny niż ten, o którym uczą podręczniki. Uważam, że dinozaury zawsze żyły z ludźmi, tylko że nazywali je smokami. Biblia uczy, że przed potopem był płaszcz wodny nad ziemią i woda pod skorupą ziemską. To zapewniło optymalne warunki do długiego życia. Życie trwałoby wiecznie, gdyby nie grzech. Dinozaury to duże jaszczurki, które żyły z Adamem i Ewą. Żyły przed potopem, a nie miliony lat temu. Wiele historii pokazuje, że ludzie zawsze wiedzieli o dinozaurach. Jednak podręczniki mówią, że one żyły miliony lat temu. Ktoś najwyraźniej się myli.
Myślę, że wiem, kto i chętnie to wykaże. Nawet dr Seuss mówi, miliony lat temu, zanim się urodziłeś. Byliśmy tak bombardowani tą propagandą, że niektórzy naprawdę w to wierzą. Miliony lat temu. Biblia mówi, behemot żyje w cieniu drzew na moczarach. To staroangielskie słowo znaczy teraz bagna. Behemot żyje na bagnach. Największe bagno na świecie jest w centralnej Afryce. To bagno Likuala. 142 tysiące kilometrów kwadratowych. Większość terenu nie jest zbadana. Bagno jest większe niż każdy z tych żółtych stanów. Jest tak duże jak każde trzy czerwone stany. To duże bagno. Belgia przejęła ten obszar w 1885 roku, gdy skolonizowała Kongo. Nazywało się Kongo Belgijskie przez wiele lat. W 1960 roku dotarli tam komuniści i wyzwolili je. Wiecie, że komuniści wyzwalali kraje? Zabijali wszystkich i mówili, teraz jesteście wolni. Dziś jest to Republika Ludowa Kongo. W XVII wieku, przed Belgami, do bagna dotarli misjonarze i podali, że wciąż żyją tam dinozaury. W 1910 roku w New York Newspaper ukazał się artykuł po tym, jak pewni ludzie widzieli w tym bagnie dinozaury. Ten artykuł pojawił się w Saturday Evening Post w 1948 roku. Mówi, nadal mogą istnieć żyjące dinozaury. Pewien myśliwy udał się tam, nazywał się Gobler. Wrócił i ogłosił, że widział bardzo duże zwierzę. Jego opis pasował tylko do dinozaura. Tubylcy w tym regionie nazywają go Chipekle. Możliwe, że dinozaury żyły jeszcze w minionym wieku? W 1980 roku para naukowców udała się do Kongo, powiedzieli, to najokropniejsze bagno na świecie. Roje komarów zbierają się wokół ciebie jak kurz. Walczysz z komarami, wężami i pająkami. Z każdym stworem, jakiego możesz sobie tylko wyobrazić. Dodatkowo pigmeje uważają cię za szpiega, jeśli jesteś biały. Komuniści rozpowiadali to, żeby nikt więcej nie znalazł się w Kongo. Roy Mackal z grupą badawczą z Uniwersytetu w Chicago udał się na bagna. Tubylcy mówili o kilku zwierzętach. Jedno mogłoby ich zainteresować. To zwierzę zwane Mahamba. Gdy pokazali im zdjęcie krokodyla, powiedzieli, tak, to Mahamba. Naukowcy spytali, jak duży jest Mahamba? Tubylcy odmierzyli na piasku 15 metrów. Powiedzieli, no tak, jeśli jesteś pigmejem i mierzysz 1,30 m, to 15-metrowy krokodyl wygląda na bardzo dużego. Nie widziałem, ale tak twierdzą tubylcy, a oni tam właśnie mieszkają. Mówili też o zwierzęciu zwanym Mokele Mbembe. Dr. Mackal zapytał, co to jest. Naszkicowali apatozaura albo cetiozaura, takiego jak ten. Dr. Mackal powiedział, to jest dinozaur, one nie żyją od 70 milionów lat. Tubylcy na to, przykro nam, nie wiedzieliśmy. Nigdy nie studiowaliśmy ewolucji. Wiemy tylko, że widujemy go czasami na bagnach, jak łowimy. One nie są duże, mierzą około 6 metrów. Cielsko jak u hipopotama, a do tego długa szyja i długi ogon. Żyją pod wodą. Rzadko się je widuje. Nawet gdybyś tam mieszkał całe życie, możesz go nigdy nie zobaczyć. Wygląda na to, że to zwierzęta nocne. Szanse, by jednego zobaczyć, są bliskie zeru. Nie występują powszechnie. Zostało ich w tym bagnie tylko kilka. Mieszkam na Florydzie od 15 lat. Wiesz, że na Florydzie są pantery? W ciągu 15 lat widziałem jedną. Leżała martwa na autostradzie. Możliwe jest, by zwierzęta uniknęły wykrycia. Każdy, kto bada zwierzęta, wie o tym.
Dr. McCall udał się tam i tubylcy powiedzieli mu, że ulubione pożywienie Mokele Mbembe to roślina Malombo. Jeśli ją znajdziesz i nie będzie tam aligatorów i hipopotamów, to prawdopodobnie żyje tam Mokele Mbembe. Jest tak dziki, że nawet hipopotamy i aligatory się go boją. Także krokodyle. Wybierają inną część rzeki. Znaleźli ślady jednego z tych zwierząt. Mam telefon do doktora McCalla. Oto on. Powiedział, byłem tam. Misjonarz Eugene Thomas był tam 42 lata. Oto jego numer. Powiedział, pigmeje mówili, że te stwory żyją w bagnach. Spotkał dwóch pigmejów, którzy zabili i zjedli jednego w 1959 roku. Znam wiele historii o Mokele Mbembe z tego bagnistego terenu. W krajach ościennych inaczej nazywa się to zwierzę, ale wszędzie jest na nie jakieś określenie. Marcelina Gnagna, biolog z Kongo, powiedział, wyglądał tak. Udał się tam dr Mark Miller. Powiedział, schwytali nas pigmeje i o mało nie zabili. Fascynująca historia z magazynu World Explorer. Więcej informacji na www.wexclub.com. Mają swoją siedzibę blisko Chicago. Kilka osób z Los Angeles pojechało na bagna. Powiedzieli, widzieliśmy go, ale aparaty nie działały z powodu wilgoci. Nie można tam pojechać, zrobić zdjęcia i wrócić do domu. Warunki są tam trudne. Powiedzieli, stwór był brązowawy, skóra śliska i gładka, miał długą szyję i małą głowę. Herman i Kia widzieli go i kilka razy słyszeli, jak wydawał straszliwy ryk. Wielu innych członków ekspedycji, w tym urzędnicy rządowi z Kongo, widziało go i słyszało. Tu mam artykuł z Boston Newspaper z 1999 roku o grupie, która wyrusza na poszukiwanie stwora pół boga, pół bestii Mokele Mbembe. Odbyło się już ponad 30 ekspedycji w poszukiwaniu stwora. Wielu wróciło mówiąc, wszyscy tubylcy wiedzą o nim, dla nich to jest normalna rzecz. Było sporo tych ekspedycji, wiem o 30 plus pewnie jakieś jeszcze. Tubylcy twierdzą, że one żyją w grotach wzdłuż brzegu rzeki i są bardziej aktywne w nocy. Bardzo trudno je dostrzec i są pod wodą. Nie tylko, że w nocy, ale i pod wodą w nocy, więc naprawdę trudno je dostrzec. Roy McCall napisał książkę o żyjących dinozaurach, sprzedajemy ją. Ale Roy McCall wierzy w ewolucję. Po pierwszej wizycie pojechał tam jeszcze dwa razy, wydał ćwierć miliona dolarów. Wrócił i powiedział, ludzie, dinozaury wciąż żyją. A potem powiedział, niesamowite, że przeżyły 70 milionów lat. Cóż, pracujemy jeszcze nad Royem, to nie było miliony lat temu. William Gibbons z Kanady był tam cztery razy. Napisaliśmy razem książkę, nosi ona tytuł Pazury, szczęki i dinozaury. William skontaktował się ze mną i powiedział, bracie Hoind, byłem tam cztery razy. Powiedziałem mu, William, gromadzę materiały związane z kryptozoologią od 30 lat. Więc napisaliśmy razem książkę dla gimnazjalistów o ciągle żyjących dinozaurach. Pojechał do Kamerunu. Tam niejaki Pierre Sima powiedział, że jesteśmy pierwszymi białymi, którzy naprawdę dotarli do lasów na bagnach graniczących z rzeką Boumba. Nasi informatorzy, pigmeje Baka, świetnie znają wszelkie zwierzęta lasów i bagien. Nie uważali Lekele Mbembe za niezwykłe zwierzę. Boją się go, bo jest dziki, atakuje hipcie, słonia, a nawet krokodyle. Zwierzę wydaje się zupełnie nie tolerować innych dużych stworzeń, jakie żyją w rzece. Kontroluje duże pasma rzeki, szczególnie obszary, gdzie znajduje się pożywienie. Brałem udział w programie 100 Huntley Street w Toronto. Spotkałem tam misjonarza, który przeglądając książkę Roya McCalla, zobaczył zdjęcie i powiedział, moja żona i ja byliśmy misjonarzami w Kenii przez 15 lat. Widzieliśmy jedno takie zwierzę, ale płytki na grzbiecie były większe.
Był widziany około 5 razy w ciągu ostatnich 100 lat. Wyglądał na stworzenie typu stegozaura i posiadał płytki na grzbiecie. W południowej Ameryce jest gigantyczna dżungla amazońska. Wiele razy widziano tam dość dziwne stwory. Na przykład w 1907 roku pułkownik Fawcett został wysłany, by wyznaczyć granicę między dwoma państwami. Znany był jako skrupulatny kronikarz. Opisał stwora, który wyglądał na Diplodocusa. Mieszkańcy doliny potwierdzili to, powiedzieli: tak, takie zwierzę żyje w tej rzece. Nie ruszaj ich, nie są przyjazne. Syn pułkownika Fawcetta narysował znalezione ślady. Wygląda to na jakiegoś rodzaju dinozaura o trzech palcach. W 1883 roku ten artykuł ukazał się w Scientific American. Było to, zanim zaczęli ukrywać wszystko, co mogło potwierdzić teorię o stworzeniu świata. Teraz są bardzo ostrożni i wszystko filtrują. W artykule tym czytamy: brazylijski minister, gdy był w La Paz w Boliwii, przesłał ministrowi spraw zagranicznych w Rio zdjęcia rysunków dinozaura zabitego na rzece Beni. Strzelano do niego 36 razy. Zarządzeniem prezydenta Boliwii wysuszone ciało przesłano do La Paz. Opisano go w Scientific American. Miał 12 metrów od pyska do czubka ogona. Szyja jest długa, brzuch wielki, prawie wlecze się po ziemi. Profesor Gilvetti, który badał bestię, uważa, że to nie potwór, ale przedstawiciel rzadkiego lub prawie wymarłego gatunku. Indianie w niektórych częściach Boliwii używają małych glinianych waz w identycznym kształcie, najprawdopodobniej skopiowanym z natury. To zdjęcie gigantycznego węża, który połknął człowieka. Tam są duże węże. Rozcięli go, a tam człowiek. Pułkownik Fawcett zastrzelił 19-metrową anakondę. Tubylcy powiedzieli mu: pułkowniku, musi pan zobaczyć te naprawdę duże. To ta nie jest duża? Urzędnicy z brazylijsko-kolumbijskiego komitetu granicznego w 1933 roku zabili 30-metrowego węża o średnicy 60 cm. Ważył 2 tony. Czterech mężczyzn nie mogło unieść jego głowy. Kucharz z hotelu w dżungli amazońskiej powiedział, że widział 30-metrowego węża. Zabił go jakiś wojskowy, bo zjadł mu 2 żołnierzy. Głowa węża miała 1,5 metra długości. W wiadomościach na Florydzie mówiono o tym stworze kilka lat temu. 40-metrowy wąż. Średnica około 4,5 metra. Grupa piłkarzy była przerażona. Widzieli, jak ich mijał. To zdjęcie zrobiono w 1948 roku. Ogromny wąż na rzece. Mógł mieć 45 metrów. Nikt go nie tknął, żeby sprawdzić, czy jeszcze żyje. Niech sobie idzie. Niektórzy Amerykanie nie pojmują, jak wielka jest Amazonka. Jeden z moich uczniów był misjonarzem w środkowej Brazylii. Powiedział: tam, gdzie mieszkałem, Amazonka miała tylko 15 kilometrów szerokości. Wyobrażasz sobie rzekę szeroką na 15 kilometrów? To duża rzeka. W tym rejonie spotyka się wiele stworzeń. Jest takie słynne jezioro Loch Ness. Ktoś o nim słyszał? Na stole jest duża mapa Szkocji. Loch Ness ma około 38 km długości i 1,5 do 2,5 km szerokości, do 275 metrów głębokości. Duże jezioro. W 1933 wysadzono dynamitem rów w zboczu góry i zrobiono drogę wzdłuż brzegu Loch Ness. Wcześniej, żeby zobaczyć jezioro, trzeba było przejść przez góry, bo droga była po niewłaściwej stronie góry. To słabo zaludniony region Szkocji.
W roku 1933 powstało koryto drogi i wtedy zaczęto zauważać potwora z Loch Ness. Wcześniej też się to zdarzało, ale głównie wśród lokalnej ludności. Dzienniki nie mówiły o tym za wiele, a jak mówiły, ludzie myśleli, że za dużo wypili. Ten autor powiedział, zanotowano 9 tysięcy doniesień o potworze z Loch Ness. W pierwszym roku po zbudowaniu drogi otrzymano 52 doniesienia. Do dziś jest ich ponad 11 tysięcy. Wiele z nich to pewnie fałszywe sygnały lub oszustwa, jednak fakt, że jest kilka fałszywych, nie przekreśla wszystkich 11 tysięcy. Peter Scott powiedział, wierzę w potwora z Loch Ness. Jest posłem i ekspertem od Nessie. Większość mówi, że to plezjozaur. Jest około 5, może 6 różnych rodzajów pływających dinozaurów podobnych do tego. Plezjozaur, elasmozaur oraz kilka innych. Autor powiedział, Nessie nie może być plezjozaurem, bo one wymarły 70 milionów lat temu. O to chodzi. No tak, lepiej wyrzucić wszystkie dowody, które nie pasują do teorii. Skoro 11 tysięcy ludzi twierdzi, że coś widziało, to może naprawdę coś widzieli. Arthur Grant studiował weterynarię. Prawie wjechał w Nessie jadąc motorem. Oto co powiedział. Widziałem go bardzo dokładnie. Miał długą szyję i owalne oczy na czubku małej głowy. Jego ogon miał jakieś 1,5 metra długości. Całkowita długość zwierzęcia to 5 do 6 metrów. Znając się trochę na historii naturalnej, mogę powiedzieć, że nigdy w życiu nie widziałem niczego takiego. Wyglądało na hybrydę. Naszkicował to, co widział, po tym, jak prawie wjechał w nie motorem. Alexander Campbell był leśniczym w Loch Ness przez 47 lat. Widział Nessie 18 razy. Wyglądała tak. Kiedyś patrzył na nią z odległości metra, gdy siedział w łodzi. Nessie wynurzyła głowę. Oboje się wystraszyli. Nessie odskoczyła i on też. Ludzie próbują złapać ją w klatkę. Próbowali wszystkiego, żeby schwytać Nessie. To olbrzymie jezioro jest tak duże, że wszyscy ludzie na świecie mogliby w nim utonąć jednocześnie. Pomieściłoby 6 miliardów ciał. Ogromne jezioro. Wielu twierdzi, że widziało Nessie. Kiedyś pewna rodzina podała, że widziała ją z owcą w paszczy, jak odpływała w głąb jeziora. Ten człowiek ma jej zdjęcie. Jej tył wystaje z wody, a tu jest szyja. W zdjęciu opublikowanym w Reader's Digest obcięto głowę. No wiesz, skrócona wersja. Widać tylko garb na grzbiecie. McLeod powiedział, że oglądał ją przez lornetkę. Zrobił 4 szkice. Była w połowie wynurzona po drugiej stronie jeziora, 1,5 kilometra od niego, dość daleko. Miała dużą płetwę, odepchnęła się i wróciła do wody. W zaroślach ruszała głową w przód i w tył, jak wąż. To jego szkic potwora z Loch Ness. Kilka osób mówiło o rogach czy rurkach na czubku głowy. Może jest i samiec, i samica, nie wiem. World Book Encyclopedia umieściła tam łódź podwodną. Wydała fortunę na sprowadzenie jej z Georgii. Człowiek z Łodzi powiedział, że dno jest pomarszczone i ma wiele kryjówek. Jestem pewien, że Nessie usłyszała łodzie. Dźwięk bardzo dobrze roznosi się pod wodą. Mogą tam być groty u brzegu Loch Ness, prowadzące w górskie rejony u brzegu. To się określa topografia krasowa, mocno porowata powierzchnia. Nessie może mieć miejsce do zimowania gdzieś wewnątrz takiej groty, gdzie może być komora z powietrzem, śluza powietrzna. Nie wiem, to tylko jedna z teorii. Ktoś z Academy of Applied Science zrobił pod wodą zdjęcie jej płetw.
Woda jest mętna, ale oni umieścili tam kamery aktywowane przez sonar. Narobili zdjęć różnego rodzaju ryb i w końcu także zdjęcie gigantycznej płetwy Nessie. Nessie, jak się wydaje, ma 4 płetwy w kształcie diamentu. Oto zdjęcie z Reader's Digest przedstawia Nessie z otwartą paszczą. Twierdzą, że jest fałszywe i bardzo możliwe, że jest, nie wiem, ale myślę, że jest strasznie ciekawe. Czekali, aż umrze ostatni człowiek z tym związany i wtedy ogłosili, że jest fałszywe. Mówią, że wyznał to na łożu śmierci. Trochę podejrzane. Ale co tam, załóżmy, że jest fałszywe. Jest jednak 7 innych jezior w Szkocji, w których widuje się podobne stwory. Loch Lochy, Loch Morar. Wystarczy pójść do bibliotek. Jest wiele książek na ten temat. Przeczytałem wszystkie, jakie udało mi się znaleźć w wielu różnych bibliotekach. Naprawdę jest wiele książek na ten temat. Kilka miesięcy temu byłem w Walii. Na południe od Walii jest Zatoka Cornwallis. Widziano tam tak zwanego węża kornwalijskiego. Było dużo zmiany go stworze w kanale La Manche, takim jak potwór z Loch Ness. W słowniku z 1766 roku, tak mi się wydaje, bo okładka jest wyrwana, więc nie mam pewności, ale myślę, że to słownik z 1766 roku, występuje smok morski jako potwór morski złapany w Anglii w 1749 roku. Przypomina trochę aligatora, ale ma 2 duże płetwy służące do pływania lub latania i 2 nogi zakończone kopytami jak u osła. Ciało pokryte jest łuskami, ma 5 rzędów zębów. Ciekawe. To coś zostało wyrzucone na plażę w Normandii we Francji w 1934 roku. Przyszli profesorowie, spojrzeli i powiedzieli, to nie wieloryba, ani krowa morska. Możliwe, że to nieznany jeszcze gatunek. Time Magazine, 1934 rok. Dwaj naukowcy obserwowali coś, co przepłynęło obok ich statku u wybrzeży Brazylii. Miało grzbietową płetwę długości 2 metrów i wysokości 60 cm, dwumetrową szyję i małą głowę. Dwaj doświadczeni naturaliści widzieli to i zgłosili, co zobaczyli. Stwierdzili, że to coś nieznanego nauce. Sir Arthur Conan Doyle, autor Sherlocka Holmesa, powiedział: widziałem osobliwe zwierzę płynące pod wodą wzdłuż statku o długości 1,5 metra, z długą szyją i dużymi płetwami. Myślę, tak jak moja żona, która też to widziała, że to młody plezjozaur. Korespondent z Queensland napisał do mnie, że młody plezjozaur został złapany w sieć w Australii. Przysłał szkic, podobny do tego, co sam widziałem u wybrzeży Grecji. To Sir Arthur Conan Doyle to powiedział. Ciekawe. U wybrzeży Nowej Zelandii japońska łódź rybacka wyciągnęła z wody to coś w 1977 roku. Ważyło 1800 kg, mierzyło 10 metrów. Spytali, a to co? Zrobili zdjęcia. Żeglarze pomyśleli, że to coś naprawdę niezwykłego. Pobrali próbki skóry i wyrzucili z powrotem. Paskudnie śmierdziało. Biolog morski na pokładzie naszkicował kości. Zrobili specjalny znaczek poczty japońskiej. Mam tu jeden, jeśli chcesz zobaczyć. Dziś twierdzi się, że był to rekin olbrzymi. Nie wiem, co to było. Naukowcy, którzy mieli to w ręku, uważają, że to plezjozaur. Zrobili analizę białek. Były w 96% podobne do białek rekina, ale to jeszcze nic nie znaczy. Nikt nigdy nie badał białek plezjozaura. Nie wiem, czy to rekin. Mówię tylko, że to ciekawe. Złapali to i twierdzą, że to plezjozaur. Mówią, ma białko, elastynę. Cóż, wiele zwierząt ma. Jest w 96% podobny do białek rekina. Co z tego? Ludzie i małpy są podobni w budowie białka, ale to odmienne istoty. Nikt nigdy nie widział białka plezjozaura. Rybacy go widzieli i powiedzieli, wiemy, jak wygląda rekin olbrzymi. Nie pomyśleli, że to rekin olbrzymi.
Historia ta ciągle wywołuje burzę. Są kreacjoniści, którzy mnie nie lubią za to, że w ogóle wspominam fakt, że może złapano plezjozaura. Niektórzy rosyjscy naukowcy twierdzą, że widzieli dinozaura w jeziorze w Rosji. W 1994 roku morze wyrzuciło na plażę w Rosji 12-metrowe martwe zwierzę. Wszyscy orzekli, że to dinozaur. W Japonii donoszono o stworach takich jak dinozaury. Na południu nazywają go Ishi. W Chinach donoszono o stworze podobnym do dinozaura. Nazywają go NOP, niezidentyfikowany obiekt pływający. W Norwegii i Szwecji jest kilka jezior, w których widuje się takie stwory. Jest o nich wiele legend. Przypominają dinozaury. W Kanadzie widuje się stwory zwane kanadyjskimi potworami jeziornymi. To kanadyjscy kuzyni Nessie. O jednym z nich mam artykuł. W Kolumbii Brytyjskiej, blisko Waszyngtonu, jest ogromne jezioro o długości 128 kilometrów. Ludzie tam nazywają go Ogopogo. Indianie ostrzegali przybywających tam białych osadników. Mówili: uważajcie na Ogopogo, przewróci waszą łódź i was zabije. Ten artykuł mówi, byli ostatnimi z tysięcy, którzy widzieli coś dziwnego w jeziorze w południowej części Kolumbii Brytyjskiej. Jeden pływak powiedział, że ten stwór podpłynął do niego, mierzył 6 do 9 metrów. Stwierdził, nigdy nie widziałem jesiotra w jeziorze. Niektórzy myśleli, że to duży jesiotr. Oto artykuł z Kelowna Newspaper o stworze, który pojawił się na ekranie sonaru w 2000 roku. A tu inny stwór, Cadborosaur, najwidoczniej występuje u wybrzeży Pacyfiku. Zwą go Caddy. Kilku naukowców spędziło całe lata na badaniu Cadborosaura. Profesor LeBlanc z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej mówi, że to prawdopodobnie nowy gatunek. W żołądku kaszalota znaleziono resztki młodego. Dorosłe caddy osiągają 7 metrów. Mają długą szyję i spiczaste płetwy oraz głowę jak u konia. Pewien człowiek był akurat w Łodzi i jednego złapał. To było młode, miało około 45 cm długości. Włożył je do wiadra i naszkicował. Niestety nie miał aparatu. Oto rysunek. Młode wyraźnie próbowało wydostać się z wiadra, więc wypuścił je. Z tym człowiekiem rozmawiałem przez godzinę w Kanadzie. Widział ze znajomymi stwora, który gonił ich łódź u wybrzeży Nowej Szkocji. Rozmawialiśmy 10 lat temu. Miał wtedy 67 lat. Oto, co mi powiedział. Żyłem w wiosce rybackiej i łowiłem ryby od dziecka. Wiem, że to nie ryba nas goniła, ale 12-15-metrowy stwór z głową wynurzoną na jakieś 4,5 metra. Miał szeroką paszczę i metrowe kły jak mors, a także ostre zęby wielkości jego palców. Pokazałem mu plezjozaura. Powiedział, że podobny. Oszacował, że szyja miała średnicę 60 cm, a oczy 20 do 22 cm. Byli jakieś 10 km na południe od wyspy Cape Sable w Nowej Szkocji. Głębokość wynosiła 55 metrów, a morze było spokojne. Żadnych fal. Przyznał, że nie chciałby tego jeszcze raz zobaczyć. Pozostali nawet nie chcieli ze mną rozmawiać. Powiedzieli, dość już nas wyśmiewano, nawet nie chcemy o tym rozmawiać. To coś morze wyrzuciło na plażę w Nowej Fundlandii, w Kanadzie, około 2 lata temu. Nikt tego nie zidentyfikował. Ogromny stwór jakiegoś rodzaju.
Inne pojawiło się w Zatoce Parkera w Kanadzie. Kiedyś przyszedł do mnie pewien człowiek. Rozmawialiśmy 2 godziny, powiedział bracie Howind. Byłem tu na wakacjach. Niedaleko stąd był mój hotel. Powiedział, to coś zostało wyrzucone na plaży. Pojechałem do Zatoki Parkera, 2 godziny drogi samochodem i widziałem to na plaży. Powiedział, że niektórzy naukowcy stwierdzili, że to rekin olbrzymi. Inni, że nie. Typowy argument. Pewnie byli jedynie tego, że to śmierdzi. Każdy odcinał kawałek, żeby mieć część potwora morskiego na pamiątkę. Były o tym artykuły w gazecie. Nie myślę, żeby kiedykolwiek pozytywnie to zidentyfikowano. Niektórzy myślą, że to potwór morski, inni, że rekin olbrzymi. Nie wiem, już go nie ma. Jest kilka próbek, jakie ludzie z Kanady ciągle mają. Warto je zbadać. Zbadano budowę małego włoska tego stwora. Nie wiem, czy rekiny mają włoski. Chyba, że to postrzępione białka, co możliwe, ale wygląda na jakiegoś rodzaju sierść lub futro. Wielu ludzi mówiło, że te stwory miały sierść albo futro. Mam tu zdjęcia oraz sporo książek o dinozaurach, które żyją z ludźmi. Można je zamówić na naszej stronie. Robiłem wywiad z Jacques Boivet. Trwał 3 godziny. Od lat gromadzi on doniesienia o potworze z jeziora Memphremagog między Vermont a Quebecem w Kanadzie. Ma całe segregatory historii ludzi, którzy twierdzili, że widzieli Memphis. Tylko w 1992 roku odnotowano aż 8 doniesień z udziałem 26 osób. Donoszono też o jakimś dziwnym stworze w rzece Potomac. Mówi się, że przypomina potwora z Loch Ness. Pewna kobieta powiedziała, że jej mąż strzelił do jednego z mniejszych stworów w szyję. Podniósł się z wody i zniknął. W roku 1800 wiele razy widziano potwora morskiego w Bostonie. Mnóstwo ludzi widziało coś wyglądającego jak gigantyczny wąż morski. Jest wyspa u wybrzeży Rhode Island. Wyspiarze nazywają ją Block Island. W 1996 roku złapano tam stwora o długości 4 metrów. Oto zdjęcie. Ktoś ukradł kości i stwór zniknął. Nikt nie wie, gdzie jest. Nazwano go stworem z Loch Ness. Wielu ludzi zgłosiło, że widziało jakiegoś stwora w jeziorze Erie. Bessie's Erie, podobny do Nessie. To z artykułu. Opisują, że był czarny, długi na 10 metrów, z głową jak u węża. Wiele artykułów w gazecie i wielu ludzi zarzeka się, że widziało potwora z jeziora Erie. Można o tym mówić 2 dni. John Craft, który sfotografował potwora z Erie, powiedział, widziałem go z wynurzoną głową. Gdy nastawiłem aparat, już zanurzył głowę. Złapałem tylko grzbiet. To najlepsze zdjęcie, jakie mam, powiedział. Rozmawiałem z Peterem Petersonem, który ma sklep z przynętami przy jeziorze Erie. Preparuje też zwierzęta. Powiedział, że zobaczył na plaży martwe ciało. Rozgonił mewy i dorwał stwora, zabrał do domu i wypchał. Jest w tym specjalistą. Wygląda dziwnie, prawda? Powiedziałem, tak, naprawdę dziwnie. Jest w muzeum w Teksasie. Nigdy go pozytywnie nie zidentyfikowano. W Scituate w Massachusetts robiłem wywiad z szeryfem, który był pierwszy na miejscu, gdy w 1970 roku to coś zostało wyrzucone na plażę. Powiedział o 3:00 nad ranem, radio podało, że na plaży leży potwór morski. Zjechały się tłumy, zablokowali wszystkie drogi w naszym małym miasteczku i każdy zaczął odcinać kawałki morskiego potwora. Widziałem go, zanim go pokrojono. To był jakiś długoszyi potwór morski. Powiedział, nie wiem, co to było. Inni mówili, że to rekin olbrzymi. Zawsze tak mówią. To standardowy sposób wyjaśniania. Możliwe, ale powiedział, widziałem go, zanim go pokroili i nie był to żaden rekin. Nie był to rekin olbrzymi. W 1925 roku w Kalifornii morze wyrzuciło na plażę tego stwora. Tu jest jego głowa.
Tu jego gałka oczna. Szyja biegnie do dołu. Za nim człowiek ze strzelbą na wypadek, gdyby się ruszył. Szyja miała 6 metrów długości. W książce Wraki statków i morskie potwory, która jest też na naszej stronie, są wszystkie zdjęcia. 6-metrowa szyja. Pewien ateista napisał do mnie: jest pan głupi. Nie wie pan, że to wieloryb? Odpisałem: gdzie wieloryb ma szyję? Powinna być między przednimi płetwami a głową, nie sądzisz? To nie wieloryb. Ktoś powiedział: to rzadka odmiana dziobogłowca północnego. A ja mówię: dziobogłowiec północny wygląda tak. Tamto jednak miało 6-metrową szyję. Wybacz, ale mylisz się. To był nieznany stwór. Ci, którzy go zbadali, powiedzieli, że to był plezjozaur. Jak cię to martwi? Trudno. Oni to powiedzieli. Niektórych to martwi, bo z założenia uznają teorię ewolucji, która im się podoba, bo pozwala pozbyć się Boga. Cudowny sposób, żeby pozbyć się Boga. W latach 30. i 40. zeszłego wieku Monterey słynął na całym świecie z floty do połowu sardynek. Wielu z tej floty donosiło o takich stworach. Ktoś powiedział: wypłynął tuż obok naszej łodzi i gapił się na załogę złowrogimi oczami na okrągłej głowie, która wieńczyła długą, smukłą szyję. Zauważ, kształt głowy przypomina żarówkę. Za chwilę raz jeszcze to zobaczymy. Głowa jak żarówka na końcu długiej szyi. Polecam książkę pod tytułem Tajemnicze stwory morskie środkowego wybrzeża Kalifornii. W 1969 roku wędkarze prawie opuścili wędki, gdy w pobliżu jednego z mostów w Nowym Jorku dostrzegli patrol ścigający stwora większego od wieloryba w górę rzeki obok największego miasta na świecie. Nie złapali go. Istnieje wiele historii o wciąż żyjącym bazilozaurze. W White River i Newport w Arkansas w latach 70. wielu ludzi zgłaszało, że widzieli potwora White River. Tak wiele było tych zgłoszeń, że Senat Arkansas przyjął uchwałę, że wbrew prawu jest napastować, zabijać, deptać lub ranić potwora z White River. 1973 rok. Rozmawiałem z panem Warrenem, który zrobił to zdjęcie. Spytałem, co to było? Powiedział: szczerze mówiąc, nie wiem. Miałem wiele zdjęć na ostatniej rolce filmu. Wziąłem wszystkie do gazety w Newport, żeby udowodnić, że w rzece jest potwór. Powiedziałem: proszę, to cały film, nawet go nie wyciągnąłem. Sami wywołajcie, a zobaczycie zdjęcia. Niestety człowiek z gazety nie wiedział, że film był kolorowy i wywołał czarno-białym wywoływaczem. Zniszczył całą rolkę. Pan Warren wyszedł, zrobił jedno czy dwa zdjęcia i powiedział: nie są w połowie tak dobre jak tamte. Te zdjęcia zrobiono w 71 roku. 2 lata później Senat Arkansas przyjął uchwałę o ochronie potwora z White River. Arkansas Senate passed a resolution in 73, a couple years later, to protect the White River monster. U wybrzeży Florydy, blisko Jupitera, zgłaszano wielokrotnie pojawienie się stworów. Ktoś napisał do mnie: w latach 50. startowałem z Jupitera na Florydzie. Byłem 10-13 kilometrów dalej nad zatoką, woda była spokojna. Nagle zobaczyłem zwierzę, głowa wystawała z wody, oczy były skierowane na mnie. Wyglądało na ponad 10 metrów. Widziałem stwora z japońskiej łodzi rybackiej oraz rysunek z National Enquirer. Mogę powiedzieć, że to ten sam stwór. Nikomu nie mówiłem, bojąc się, że uznają mnie za wariata. Pracowałem dla Pratt & Whitney, producenta silników samolotowych. Później mój brat i ja złapaliśmy kaszalota pigmeja do oceanarium w Miami, założonego przez kapitana Greya. Mam nadzieję, że to wzmocni twoje przekonania. Takie telefony i listy dostaję każdego tygodnia. Mam sporo materiałów od ludzi, którzy twierdzą, że widzieli coś, co wygląda na dinozaura. Między Nowym Jorkiem a Vermont jest jezioro zwane Champlain. Wielu ludzi twierdzi, że widziało w nim potwora.
Rozmawiałem z Sandy Mansi, która zrobiła to zdjęcie. Spytałem, czy myśli, że to dinozaur. Powiedziała, ja wiem, że to dinozaur. Ona i jej rodzina widzieli go przez 10 minut. Dołączyliśmy do tego nagrania, wywiad z nią, jej opis stwora, jakiego zobaczyła, plezjozaura. Pięćdziesiąt osiem osób widziało w jeziorze Champlain 10-metrowego stwora, który wypływając z portu płynął 60 metrów od łodzi. Widzieli go przez 5 minut. Kapitan powiedział, to nie była ryba. Jeśli tak, to ważyła około 2 ton. Discovery Magazine ukazał się na ten temat artykuł. W Biblii są historie o smokach w morzu. Na przykład w Księdze Izajasza 27. Na Florydzie, gdzie mieszkam, w 1963 roku 5 nastolatków pojechało nurkować do Massachusetts. Jeden wrócił i naszkicował ten obrazek. Był rozgorączkowany. Powiedział, to coś zjadło 4 moich przyjaciół. Oto ich historia. Nurkowaliśmy we wraku statku zwanym Massachusetts. Byliśmy na tratwie ratunkowej. W połowie drogi złapał nas sztorm i wyciągnął w morze. Gdy się uciszył, otaczała nas gęsta mgła. Słyszeliśmy dziwny odgłos, jak plusk morświna, i poczuliśmy odrażający smród. Odgłos się przybliżył i usłyszeliśmy głośny syk. Z mgły wyłonił się jakby długi maszt, wysoki na jakieś 3 metry. Na czubku coś na kształt żarówki. Powiedział, pojawiło się jeszcze kilka razy, zbliżając się do tratwy. Cisza znów została przerwana przez coś, co wyłoniło się z mgły. Mogę to opisać jako piskliwe wycie. Spanikowaliśmy. Cała piątka włożyła płetwę i wskoczyła do wody. Trzymać się razem i w stronę statku, wrzasnąłem. Gdy wskoczyliśmy do wody, rozdzieliła nas mgła. Słyszałem za sobą krzyki kolegów. Przyjrzałem się temu czemuś, zanim mój ostatni kolega zniknął pod wodą. Szyja mierzyła około 4 metrów, był brązowo-zielony. Głowa jak u żółwia, tyle że dłuższa. Oczy, to co najlepiej zapamiętałem, były zielone, źrenice, owalne. W innej książce udzielił wywiadu kilku osobom, już po zdarzeniu. Potem przestał udzielać wywiadu. Ale w tej książce powiedział, nie wiem ile czasu minęło, zanim usłyszałem wrzask, może pół minuty. Usłyszałem, jak Warren woła o pomoc. Pomóż mi! Złapał Brada, muszę uciec! Głos urwał się nagle krótkim krzykiem. Wrzeszczałem na całe gardło. Hej, Brad! Warren! Hej, gdzie reszta? Larry płynął już z Ericiem i ze mną. Warren i Brad zniknęli. Tuż obok Erika stwór nagle, jak maszt telefoniczny, wyskoczył z wody. Widziałem długą szyję i dwoje małych oczu. Skoczył na Erika i wciągnął go. Wrzasnąłem i zacząłem płynąć obok statku. Wszystkie moje wnętrzności drżały. Oto rysunek tego, co zjadło jego kolegów. Następnego ranka znalazła go jednostka ratownicza. Opowiedziałem tę historię na spotkaniu w Fort Walton Beach na Florydzie, blisko mojego domu. Przeżył tylko Edward McClary. Jak opowiedziałem tę historię, podeszła wtedy do mnie kobieta i powiedziała, panie Howind, nazywam się Val Bill. Mój paśrb, Larry, to jedno z dzieci zjedzonych przez tego stwora. Potwierdziła, że ta historia jest prawdziwa. Oto jej adres, jeśli nie wierzysz. W dole rzeki, albo zatoki, albo plaży w Panama City na Florydzie, kilkaset kilometrów od nas, przemawiałem i podszedł do mnie dyrektor do spraw młodzieży w kościele luterańskim. Powiedział, bracie Howind, moja grupa młodzieżowa jechała vanem przez most w Panama City i zobaczyliśmy takiego stwora jak ten, którego masz tu w swojej książce. Wszystkie dzieci widziały go, ale stwierdziły, że jak komuś powiedzą, to ludzie pomyślą, że zwariowały. Wiele było takich doniesień. Kto wie, ile zdarzeń nie zostało zgłoszonych. Rozmawiałem z kobietą, która dorastała w Ameryce Środkowej. Powiedziała, jechałam konno wzdłuż Oceanu Spokojnego i zobaczyłam plezjozaura.
Jest teraz żoną pastora baptystycznego w Arkansas. Zrobiłem z nią ten wywiad kilka lat temu. Robiłem wywiad z około 80 osobami, które powiedziały: widziałem. W minionym wieku było 20 tysięcy doniesień o takich zdarzeniach. Donoszono o żyjącym wciąż pterodaktylu. W Afryce nazywają go Kongamato. W Kenii Batamzinga. Zadzwonił kiedyś do mnie Colin Steve, biegacz z kenijskiej drużyny olimpijskiej. Miał tak trudną afrykańską nazwę, że nazwano go Steve. Mieszkał w Luizjanie i chodził do szkoły w tym stanie. Teraz jest już absolwentem, wyjechał i nie wiem, co się z nim dzieje. Zadzwonił, bo mówiłem na seminarium, że pterodaktyl być może wciąż jeszcze żyje. Powiedział: dzwonię z Baton Rouge w Luizjanie. Jestem z Kenii. Chcę powiedzieć, że mamy takie stwory w naszej wiosce. Rozpiętość ich skrzydeł wynosi około metra. Z tyłu głowy mają gulę. Zapytał: dlaczego w szkołach w Ameryce mówi się, że żyły miliony lat temu? Odparłem: bo my tu jesteśmy głupi. Stwierdził, że rzadko się je widuje i większość ludzi w wiosce ich nie lubi. A niektórzy wiążą z nimi przesądy, bo wydaje się, że ich ulubione pożywienie to rozkładające się ludzkie ciało. Więc lepiej zakopywać zwłoki głęboko. Frank Melland, afrykański odkrywca, słyszał o zwierzęciu zwanym Kongamato. Żyło na bagnach w Rodezji Północnej, blisko belgijskiego Kongo. Zapytał o nie tubylców. Powiedzieli, że to jest ptak, ale nie do końca. Bardziej przypomina jaszczurkę ze skrzydłami, ze skórą, jak u nietoperza. Pokazał im rysunki pterodaktyli i wszyscy wzięli go za Kongamato. Kilku kowbojów najwyraźniej jednego zastrzeliło pod koniec XIX wieku w Arizonie. Odcięli czubki skrzydeł, zabrali do baru i powiedzieli: właśnie ustrzeliliśmy ogromnego ptaka bez piór. Miały skrzydła ze skóry, nie z piór. Misjonarz Adam Hutchison powiedział, że w Wenezueli tubylcy ciągle mówią o jakimś zwierzęciu przypominającym olbrzymiego nietoperza, którego się boją, bo wywraca łódź i porywa Indian. Spotkałem Adama w roku 1980. Powiedział, że Indianie bali się tego nietoperza i lata temu wysłali najodważniejszych mężczyzn do ujścia rzeki, gdzie zabili jednego takiego stwora i zakopali w rzece Muwada. Gdy Clint pokazał Indianom podobiznę pterodaktyla, powiedzieli: to właśnie ten nietoperz. Rozpoznali tego dinozaura jako nietoperza, który żył kilka kilometrów za wioską. Nawet dziś Indianie nie piją ani nie łowią z tej rzeki ze strachu przed nim. Misjonarz Tyson Hughes powiedział Billowi Gibbonsowi, który napisał ze mną książkę, że w Seram w Indonezji jest jakiś stwór. Tubylcy nazywają go Orang Bati, to znaczy człowiek ze skrzydłami. Moja sąsiadka uczy angielskiego jako języka obcego w gimnazjum w Pensacoli. Pozwala mi przemawiać do swojej klasy raz na dwa lata. Mówię o dinozaurach i o Ewangelii. Uczniami są dorośli, którzy pochodzą z innych krajów. Kiedyś mówiłem o dinozaurach to, co mówię teraz na tej sesji. Pewna kobieta powiedziała: jestem z Indonezji, jestem lekarzem. Wraz z mężem przyjechaliśmy uczyć się angielskiego. Ma pan rację, mamy takie stwory w Indonezji. Dlaczego w amerykańskich szkołach mówi się, że żyły miliony lat temu? Kilku misjonarzy twierdzi, że widziało je, ale ktoś, kto nigdy żadnego nie widział, będzie twierdził, że nie istnieją. Carl Baugh był w Papui Nowej Gwinei kilka razy. Jest tam stwór, którego tubylcy nazywają ropen. Mówią, że wygląda dokładnie jak pterodaktyl, ale trochę się świeci w ciemności. Kilku misjonarzy powiedziało, że go widziało i faktycznie świeci. Charlie Knight powiedział mi, że jednego widział w Waszyngtonie blisko Spokane. Near Spokane, Washington.
Olbrzymi ptak widziany był u wybrzeży Alaski rok temu. Kto o tym słyszał? Rozpiętość skrzydeł 4 metry. Wielu ludzi z tego samolotu widziało to coś przelatujące obok. Nikt nie wie na pewno, co to było. Od tego czasu już tego nie widziano, o ile wiem. Mam mnóstwo materiałów na ten temat. Jeszcze kilka rzeczy i kończymy. Indianie na zachodzie opowiadali kiedyś o gromoptaku. Mówili osadnikom, uważajcie na gromoptaka, to olbrzymi ptak. Ci spytali, dlaczego tak go nazywają. Odpowiedzieli, grupa Siouxów wiele lat temu widziała, jak taki ptak został porażony przez piorun i spadł. Gdy go znaleźli, był obgryziony przez myszołowy. Rozpiętość skrzydeł wynosiła 6 metrów. Z tyłu głowy miał kościstą gulę. Takie jest źródło legendy o gromoptaku, pterodaktylu. Muzeum Indian w Colorado posiada patyk modlitewny, na którym widać głowę pterodaktyla. Henry Ford ma orła na tylnych światłach swojego gromoptaka. Lepszy byłby pterodaktyl, Henry. Francuscy badacze dotarli do Mississippi w 1675 roku. Zatrzymali się tam, gdzie dziś jest miasto Alton w Illinois, i zobaczyli to dziwne zwierzę namalowane na klifie przez Indian. Spytali, co to za zwierzę? Powiedziano im, że to olbrzymi ptak, piasa, który kiedyś żył na skałach i porywał Indian. Ale wtedy wódz modlił się i wielki duch pokazał mu, jak zabić tego ptaka. W końcu go zabili, bo terroryzował naszą wioskę. Przez lata malowali go na klifach. Gdy biały człowiek przejął te tereny, nadal utrzymywali malunek w dobrym stanie. Potem zmęczyli się malowaniem i któregoś dnia zrobili dużą metalową płytę. To ja pod nią. Potem przestraszyli się, że płyta może spaść, więc ją zdjęli w 1996 roku. Jak będziesz w Alton i sprawdzisz Piasa w książce telefonicznej, zobaczysz nazwy różnych firm, na przykład Piasa Dairy Queen, Piasa Motors i tym podobne. Legenda o Piasa jest tam bardzo znana. Jest zdjęcie z wojny domowej, na którym widać ludzi obok pterodaktyla. To podróbka, więc nie daj się nabrać. Ludzie pytają, dlaczego podróżuję i nauczam o dinozaurach. Cóż, szatan używa ich, by odwrócić nasze dzieci od Boga. Ktoś powinien to sprostować. Chrześcijanie są zdezorientowani. Nie wiedzą, co o tym myśleć. Próbuję wam pokazać, że Biblia jest poprawna taka, jak jest. To wielkie narzędzie do ewangelizacji. Dzieci kochają dinozaury. Musimy się nauczyć, jak ich używać, by docierać do ludzi z Ewangelią. Myślę, że Bóg powinien odebrać chwałę za wszystko, co uczynił. Jeśli Behemoth jest przedniejszym z dzieł Bożych, to Bóg powinien otrzymać chwałę za to, co uczynił. W następnym rozdziale Bóg mówi o stworze zwanym Lewiatan. To inny dinozaur. Mówimy o tym na jednej z kaset serii tematycznych o Lewiatanie. Gdy Bóg skończył mówić do Hioba, po 4 rozdziałach Hiob nareszcie powiedział, wiem, że ty możesz wszystko. Hej, wiesz, że Bóg może uczynić wszystko? Dlaczego więc zamartwiamy się? Hiob powiedział, żadna myśl nie ukryje się przed tobą. Słyszałem o tobie, ale teraz rozumiem. Nie sądzę, aby ktokolwiek zdawał sobie sprawę z tego, kim jest Bóg. Słyszymy o nim, ale naprawdę on jest niesamowity. Hiob w końcu zrozumiał, powiedział, pokutuję w prochu i popiele, Panie, przepraszam. Pytanie, jak wielki jest Twój Bóg? Myślałeś kiedyś o tym? Czy Twój Bóg jest dość wielki, by mówić Ci, jak się ubierać? Biblia mówi, kobiety mają ubierać się skromnie. Jeśli nie jesteś z branży, nie reklamuj się. Czy Twój Bóg mówi Ci, jak się strzyc? Jak się nawróciłem, miałem długie blond włosy. Przeczytałem werset, który mówi, mężczyźnie, który zapuszcza włosy, przynosi to wstyd. Powiedziałem, okej, Boże, obetnę włosy. Nie ma dla mnie znaczenia, co inni myślą. Chcę wiedzieć, co dla Ciebie jest ważne.
Czy Bóg ci mówi, jak rozmawiać? Biblia mówi, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Znam wielu chrześcijan, którzy muszą nad tym popracować. Z każdego bezużytecznego słowa zdasz sprawę w dniu sądu. Tak mówi Biblia. Czy Bóg mówi ci, co oglądać w telewizji? Psalm 101 mówi, nie stawiam przed oczy swoje rzeczy niegodziwej. Patrzyłeś na niegodziwe rzeczy? Czy Bóg mówi ci, jakiej muzyki słuchać? Mówił, byśmy mówili do ciebie psalmami, hymnami i duchowymi pieśniami. Widzisz, chrześcijanie mają różnić się od świata. Mam już dość tego, że diabeł używa Bożych stworzeń, by odwracać ludzi od Boga. Myślę, że chrześcijanie powinni zacząć coś robić dla Pana. Ludzie pytają, czy Bóg mnie powołał, abym to wszystko robił. Nie wiem, nigdy nie zadzwonił ani nie napisał, ale na pewno trzeba to robić. Gdy mówię dzieciom, że mają posprzątać swój pokój, to nie chcę godzinę później widzieć, że dalej się bawią zamiast sprzątać. Jak powiedzą, nie powiedziałeś, żeby pościelić łóżko? Odpowiadam, oczekuję, że szczegóły zrozumiesz sam. Dzieci, możecie iść spać. Nie zrozumiecie nic z tego, co zaraz powiem. Rodzice, wy za to zrozumiecie. Mama pyta, synu, pokój posprzątany? Tak, mamo, posprzątany. Sprawdźmy. Chodź na tu. Synu, a widzisz tam tą czarną skarpetkę? O, tam. Podnieś ją, zanieś tam i włóż ją do kosza na pranie. A teraz wróć i podejdź tutaj. A teraz podnieś drugą. Kto wie, o czym mówię? Nie widzisz, co trzeba zrobić? Myślę, że Bóg jest w niebie, patrzy na nas i pyta, nie widzisz, co trzeba zrobić? Zacznij nową służbę, zacznij nowe zajęcia dla tych z dwiema lewymi rękoma. Zrób coś. Toczy się wojna. Znajdź coś do zrobienia. Każdy może coś zrobić. Najgorsi mogą służyć za zły przykład. W najgorszym przypadku. Ale każdy może coś zrobić dla Pana. Znajdź coś do zrobienia i zrób to. W Dziejach Apostolskich Piotr cytuje wiele wersetów w kazaniu do Żydów, bo znali Biblię i wierzyli jej, więc cytował Pismo, fragment po fragmencie, w Dziejach Apostolskich 2. Drugie wielkie kazanie w Dziejach Apostolskich zapisane jest w rozdziale 17. Święty Paweł głosił na wzgórzu Marsowym. Nie cytował już tam Biblii. Powiedział, chcę mówić do was o nieznanym Bogu, który stworzył ten świat. Użył stworzenia jako sposobu ewangelizacji. Tak nazywamy naszą służbę. Ewangelizacja nauką o stworzeniu. Chcemy zdobywać dusze. Są praktyczne kroki, które możesz wykonać. Sprawdź, ile osób możesz zachęcić do obejrzenia tych nagrań. Możesz je kopiować i rozpowszechniać. Ludzie będą siedzieć w domu i oglądać to nagranie. Ludzie, których nigdy nie wyciągnąłbyś do kościoła. Zwłaszcza mężczyźni, którzy siedzą w domu z pilotem w ręku. To poczucie władzy przepływa przez ich ciało. Kto wie, o czym mówię? No proszę, bądźcie szczerzy. Użyj tych nagrań, by do nich dotrzeć. Jak chcesz, żeby ktoś to obejrzał, to zaczynasz się zapalać. Nie dawaj mu od razu całej serii, bo nawet nie zacznie, jeśli powiesz, proszę, zjedz tego słonia. Poczekaj, aż będzie głodny, daj mu kawałek mięsa, a będzie chciał więcej. Stale widzę, jak ludzie się napalają i próbują zadławić czymś swojego sąsiada. Skopiuj 10 minut nagrania i daj mu. Utnij gdzieś w środku, a przyjdzie po więcej. Jak puścisz nagrania w obieg w swoim akademiku, pamiętaj o nauczycielach.
Daj je do telewizji. Daj je do biblioteki publicznej. Nie przeszkadza mi, że użyjesz moich materiałów. Przekaż dalej to poselstwo. Śmiało używaj moich materiałów tak, jak zechcesz. Rozprowadzaj je. Jeśli mówię coś, co ci się nie podoba, wytnij to. Musisz się tego nauczyć. Jesz mięso, ale wypluwasz kości, inaczej się udławisz. Usuń to, co ci się nie podoba, ale śmiało użyj reszty. Zrób wakacyjną szkołę biblijną z naciskiem na stworzenie. Ucz dzieci o stworzeniu. Załatw sobie wana, albo przyczepę, albo namiot i jeść po parkach. Pewien człowiek widział moje seminarium, zapalił się, wydał $4,000 i zbudował ogromny namiot. Rozkłada go w sąsiedztwie, zaprasza dzieci do środka i uczy je o dinozaurach. One to uwielbiają. Nawracają się setki i setki dzieci w tym wielkim namiocie z dinozaurami. Niektórzy z was mogliby to zrobić. Zróbcie wakacyjną szkołę biblijną na temat dinozaurów. Inny człowiek miał autobus w Australii. Wykleił wnętrze plakatami i wykresami o dinozaurach i stworzeniu. Zwołuje ludzi do autobusu i opowiada im o dinozaurach. Ma objazdowe muzeum. Ktoś z was mógłby rozpocząć taką służbę. Można użyć kukiełek lub zbuduj krainę przygód dinozaura. Zrób to, proszę. Jak chcesz, odwiedź nas. W zeszłym roku, pierwszym pełnym roku działania, odwiedziło nas 10 tysięcy gości. Płacą mi, żeby posłuchać o Ewangelii. Co za układ. Jest super. Nie mamy tak naprawdę planu, ale chcemy kiedyś sprzedać kosiarkę, jak wszystko pokryje się betonem. Taki zasadniczo jest plan. Nazywamy to krainą przygód dinozaura. Dzieci przychodzą i dostają wolną rękę. Wszystkie zajęcia to lekcje naukowe i duchowe. Polecam naszą stronę internetową. Codziennie dodajemy różne materiały. Dzieci kochają je wyświetlać. Grać w gry i dowiedzieć się więcej o dinozaurach. Gdy wejdą i pobiją rekord w jakichś zajęciach, trafiają na tablicę rekordów i dostają $5 bon towarowy ze sławnym prezydentem. Chcemy naprawić szkody, jakie wyrządzają szkoły publiczne i muzea, ucząc o ewolucji. Pomyśl, jak głosić Ewangelię. Przyjedź do nas, sfilmuj wszystko, co robimy i zrób to samo koło siebie. Nie chcemy budować wielkiej służby, chcemy wygrać wojnę. Mamy przeróżne pomysły. Zwiedź krainę przygód dinozaura. Odkryj sposób, w jaki dotrzesz do dzieci w swojej okolicy, inaczej zrobi to szatan. Potrzebna nam jest chrześcijańska maskotka, Barney. Do tej roboty nie trzeba być specjalnie bystrym. Spraw sobie duży fioletowy kostium i zbierz dzieciaki z okolicy. Okej, dzieci. Robin, ty się do tego nadajesz. Zbierz wszystkie dzieci. Dzieci, teraz będziemy śpiewać. Gotowi? Bóg kocha ciebie i mnie, chcecie mieć w swojej rodzinie. Jak go teraz zaprosisz, staniesz się częścią jego rodziny. Czy nie powinny właśnie tego się uczyć? Wiesz, że aby jeden F-15 utrzymał się w powietrzu przez godzinę, potrzeba 454 osób personelu? Każdy powinien coś robić. Jeśli sam nie jedziesz na misję, wspieraj misjonarza. Pomyśl, czy jakbyś wyjechał, zamieszkał w innym kraju, jadł inne jedzenie i musiał nauczyć się dziwnego języka, nie chciałbyś dostać czasem listu z $50? Nie chodzi o rachunek za prąd na $50, ale $50, które mógłbyś wydać.
Każdy powinien znaleźć coś, co można zrobić. Pan nakazał, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Robisz to już? W zeszłym roku przemawiałem prawie 800 razy. Ludzie pytają, czy nie jestem zmęczony. Pewnie, że tak, ale lepiej się spalać niż rdzewieć. Znam wielu chrześcijan, którzy zardzewieją. Lata temu odkryłem, że jak zapalisz knot z dwóch końców, światło będzie dwa razy silniejsze. Świat potrzebuje teraz dwa razy więcej światła, więc weź się do roboty. Wstańmy i pomódlmy się. Teraz pokażemy wywiady z ludźmi, którzy twierdzą, że widzieli dinozaury. Witam, tu Kent Hovind. Jest 31 sierpnia 1993 roku. Siedzę w Antique Quest z Sandy Mancy. Miło znów Cię widzieć, Sandy. Widzieliśmy się w roku 92. Sandy widziała Champa. Jej zdjęcie jest na okładce książki Josepha Zarzyńskiego. Opowiedz nam, kiedy, gdzie i jak to było. To było w Vermont. Ja i mój mąż, wtedy nie byliśmy jeszcze małżeństwem, badaliśmy jezioro. Dorastałam w tej okolicy. Często badaliśmy jeziora, siedzieliśmy na środku, ciesząc się ciszą. Mój mąż poszedł po aparat i gdy go nie było, w jeziorze coś się poruszyło. Rozejrzałam się i pomyślałam, że to ławica ryb albo jakiś nurek. Wtedy głowa i szyja wynurzyły się na powierzchnię, potem grzbiet. Zorientowałam się, że to nie ryba. Niektórzy mówili, że ktoś ci powiedział, że to mogła być kaczka. To była 900-kilogramowa kaczka. Przyszłaś posłuchać, jak przemawiałem w kościele w New Hampshire. Miałem na stole wszystkie dinozaury. Od razu wybrałaś tego jako Champa, ale powiedziałaś, że jest trochę inny niż ten, którego widziałaś. Tak, szyja była krótsza, a głowa miała kształt głowy konia. Są trzy albo cztery rodzaje pływających dinozaurów, których kości odnaleziono. Jest kronozaur, który ma ogromną szyję, plezjozaur, którego trzymasz, i jest też elazmozaur z krótszą szyją i głową pod kątem prostym względem ciała. Mogą być też inne, nieodkryte. Pokażę tak, żeby wszyscy widzieli. Myślę, że to bardziej ten. Z krótszą szyją. Tak, ale mogło być też tak, że niecała szyja wystawała z wody. To było w 1977. Ilu znasz ludzi albo z iloma rozmawiałaś, którzy twierdzą, że też to widzieli? Rozmawiałam z 6 różnymi osobami, które to widziały i wszystkie relacje są bardzo podobne. Niemożliwe więc, żebyśmy wszyscy zwariowali i żebyśmy mówili o czymś, czego nie widzieliśmy. Wszystkie opisy są zbliżone. Kształt głowy, szyja, masywna budowa. Jak długo na to patrzyłaś? Prawdopodobnie od czasu poruszenia do zanurzenia upłynęło 8-10 minut. 8 do 10 minut. Powiedziałaś, jak rozmawialiśmy rok temu, że gdy się to wynurzyło, zaczęłaś się rozglądać, tak? Gdy się wynurzyło, patrzyło wprost na mnie. Potem rozejrzało się wokół i gdy zrobiłam jedno zdjęcie, zaczęło się wiercić. Odwróciło głowę i obejrzało się za siebie. Wtedy właśnie zrobiłam zdjęcie. Znów się odwróciło i z powrotem zanurzyło. Zaczęło się zanurzać pod wodę w ten sposób i potem zanurzyło głowę. Gdy było całkowicie pod wodą, usłyszałam, że nadpływa łódź. Nawet jej nie widziałam, ale usłyszałam, że się zbliża. To coś też wiedziało na długo, zanim ja usłyszałam.
Wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, mówiło, jak ci z Afryki, że dinozaury mają bardzo wrażliwy słuch. Usłyszą cię, jak płyniesz i zanurzą się pod wodę. Moi znajomi misjonarze twierdzą, że w tym bagnie są dinozaury. Z pewnością jestem tego pewna. Bóg je stworzył. To jest coś, co musi być stworzeniem. To nie mogło powstać z węgorza czy w inny sposób. Bóg stworzył ich wiele. Twoje zdjęcie było na okładce książki Josepha, także w wielu innych miejscach, na przykład w magazynie Time w lipcu 81. W zeszłym tygodniu wystąpiłaś w programie Nierozwiązane tajemnice. Ten program pokazywano w sumie 3 razy we wrześniu zeszłego roku, czyli we wrześniu 92 i ostatnio tydzień temu. To była powtórka. Jesteś teraz gwiazdą filmową. Nie. Są ludzie, którzy nauczają, że ewolucja to dowiedziony fakt i że dinozaury żyły miliony lat temu. Jak wiesz, jest zupełnie inaczej. Uczyłem nauk ścisłych przez 15 lat. Myślę, że kilka dinozaurów żyje jeszcze dziś. A świat nie liczy sobie milionów lat. Uważasz, że to, co widziałaś, to jakiegoś rodzaju dinozaur? Widziałam dinozaura. Czułaś się tak, jakbyś widziała dinozaura? Ja to wiem, nie czułam, wiem. W porządku. Widziałam dinozaura. Niektórym przychodzi na myśl pytanie, dlaczego zrobiłaś tylko jedno zdjęcie. Bo nie chciałam nic przeoczyć. Byłam zajęta oglądaniem. Wyciągnęłam aparat, zrobiłam jedno zdjęcie i odłożyłam aparat. Nie chciałam nic stracić. Byłam tak pochłonięta tym, co się działo, że właściwie nie wiem, dlaczego je zrobiłam. To był instynkt. Mój mąż podał mi aparat. Pojechał po aparat, żeby zrobić zdjęcia dzieciom. Zanim to coś się pojawiło? Tak, nawet nie wiedział, co się dzieje, do czasu jak wrócił. Pomógł mi podnieść się, podał aparat. Kolana mi się ugięły, uklękłam, zrobiłam jedno zdjęcie i odłożyłam aparat. Mogłaś zrobić więcej? Oczywiście, ale chciałam obserwować. Twój umysł stara się racjonalnie myśleć, zastanawiasz się, co to jest. Przychodzi moment, gdy już nie możesz myśleć, po prostu siedzisz przejęty. Niesamowite. Większość ludzi, którzy z tobą rozmawiają, wierzy w ewolucję? Tak. Podoba ci się to? Nie. Zgadzam się z tobą w 100% i doceniam, że mogę wykorzystywać twoje zdjęcie, mam je na plakacie. Mam sporo zdjęć od różnych ludzi. Moim celem jest wzmacniać wiarę ludzi w Biblię. Biblia to Słowo Boże. To zdjęcie Sandy. Wystąpiłaś w wielu programach. Jak długo mieszkasz w Winchester? Około 20 lat. Nie miałaś zamiaru zostawać gwiazdą, robiąc zdjęcie Champa? Nie, nawet nie chciałam go publikować. Przez 2 lata trzymałam je w tajemnicy. Potem dałam je na przechowanie do Scientific World i zostałam zmuszana przez media, by je opublikować. Pytali, czemu oni tego nie widzieli, skoro to coś istnieje. Zastrzegłam sobie prawa autorskie, żeby mieć argument w kwestii tekstu i tego, kto je użyje. Ludzie pytają mnie, czemu, skoro tak wiele jest tych stworzeń, nie ma więcej zdjęć. Ja ich wtedy pytam, czy widzieli kiedyś rozbity samochód. Odpowiadają, jasne. Wtedy mówię, pokaż mi zdjęcie z wypadku. Nie ma zdjęć z samego wypadku, a jednak są 1000 wypadków. To trwa tylko kilka sekund. Nie myślisz o tym, żeby zrobić zdjęcie. Informuj mnie proszę na bieżąco, jak zrobisz kolejne, bo ludzie stale przychodzą i mówią, widziałem, a ja chciałbym to rejestrować. Oczywiście. Dr. Howind kontynuuje wywiad z Sandy. Siedziałam tu przy kontuarze i wszedł starszy pan. Miał ponad 80 lat. Wpatrywał się uważnie w zdjęcie i spytał, co to takiego. Powiedziałam, że to Champ z jeziora Champlain.
Powiedział mi, że nigdy nikomu o tym nie mówił. Gdy był młody, łowił ryby ze swoim dziadkiem w tym jeziorze koło zatoki Fort Walter. Dorastał na tym jeziorze? Tak, opowiedział, jak razem z dziadkiem wypłynął na łowy i wtedy monstrualny stwór wynurzył się z wody. Jego dziadek powiedział mu, że to czamp i że ma nikomu nie mówić, bo wszyscy pomyślą, że zwariował. Dlatego przez wszystkie lata nikomu o tym nie mówił. Byłam pierwszą osobą, której o tym opowiedział. Powiedział, nie zwariowałem. Widziałem żywego, oddychającego dinozaura. Prawie wykrzyknęłam. Alleluja! Tak! Kolejne świadectwo. Oczywiście. Inni ludzie też go widzieli. Podchodzą i mówią, hej! Tak, bardzo to cenię. To potwierdza, że nie zwariowałam. Że nic sobie nie wymyślę. To właśnie widziałam. Widzieli to inni. Wszyscy coś widzieliśmy. Może jezioro kiedyś wyjawi swój sekret, ale nie zabijajmy go. Bardzo dziękuję. Masz teraz klientów. Lepiej już pójdziemy. Nagranie Lee Smith z latarni morskiej w Crown Point w Nowym Jorku. To rekin. To coś białego wynurza się z wody. Wpłynęło tu. Zobaczmy przez lornetkę. Co? Zobaczmy przez lornetkę. To był rekin. Nie, to nie był rekin. Ja to widziałem, tato. Już nie ma. Zanurzył się. Właśnie zobaczyliśmy czampa. Co to jest czamp? Potwór z jeziora Champlain. Już odpłynął. Nie trzeba było patrzeć za długo przez lornetkę. Trzeba było wziąć aparat. Zanurzył się. Pojawił się tak daleko, gdzie jest boja, tuż obok tej boi, tam gdzie przepłynęła żaglówka. Wiem. Jak patrzyłem przez lornetkę, myślałem, że to kłoda. Przepłynęło i popłynęło w stronę lądu. Ta gigantyczna kałamarnica z gatunku Architeuthis dux pojawiła się na brzegu 22 listopada 1979 roku na wyspie Collier w Nowej Fundlandii. To niedojrzała samica, kałamarnica olbrzymia. Dorosłe osobniki osiągają około 45 metrów długości. Jeśli ta ma 6 metrów, to dorosła była prawie 8 razy większa, a to duża kałamarnica. Przedstawiamy wywiady z ludźmi, którzy widzieli dziwne morskie stworzenia. W 1976 roku, 50 km od Lezard w Cornwallii, dwaj rybacy także spotkali potwora. Pędził w odległości około 40-50 km, więc pomyślałem, że to odwrócona łódź na horyzoncie. Podpłynęliśmy, żeby sprawdzić. Zobaczyliśmy, że to nie była łódź. To coś, czego nikt z nas nie widział wcześniej.
W ciemnym kolorze, z guzami na grzbiecie. Mierzyło jakieś 4 do 5 metrów. Podnosiło się jakiś metr nad powierzchnią. Dzień był pogodny. Morze zupełnie spokojne, żadnych fal. Gdy podpłynęliśmy trochę bliżej, było obrócone. Z wody wynurzyła się głowa na wysokość metra. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem, po 40 latach na morzu. Stopniowo zanurzało się w wodę. Jedyny sposób, w jaki można to wyjaśnić, to, że było to prehistoryczne zwierzę. Witaj, Tereso. Jak się miewasz? Dobrze, dziękuję. Rozmawiamy dziś o Ogopogo. Wielu ludzi na tym obszarze widziało go. Legenda ma wiele lat. Będziemy rozmawiać z ekspertami oraz Arlene Gall, która napisała o nim książkę. Łączymy się teraz telefonicznie. Dzień dobry. Pan Partridge. Tak. Chciał pan coś usłyszeć o Ogopogo? Dokładnie. Dobrze, miałem taksówkę i wiozłem pasażera do szpitala. Wracałem ulicą Abbott Street. Dojechałem gdzieś dotąd i spojrzałem na jezioro. Byłem zaskoczony. Zobaczyłem to coś, jak wynurza się z wody. Przypominało głowę konia, z jakby rogami. Było ogromne. Stało tam, tak jak wielki wąż. Ktoś podszedł do mnie i spytał, na co pan patrzy? Odpowiedziałem, właśnie widziałem Ogopogo. Spytał, gdzie? Tam, daleko, odpowiedziałem. Wysiadłem z auta. W tym czasie to coś wśliznęło się z powrotem do wody i zanurzyło się. Powiedział, jej, patrz, jakie wielkie fale. Wtedy już było widać tylko wielkie fale. Byłem podekscytowany. Wsiadłem do wozu i zjechałem na bok. Powiedziałem ludziom, którzy jedli akurat śniadanie, że właśnie widziałem Ogopogo. Spytali, coś ty u licha wypił? Linia czwarta, proszę. Hello, John. Jak się masz? Nieźle. Przedstawisz się? Nie. Okej. Widziałam Ogopogo w brzeży Sarsones jakieś 4 lata temu. Nie chcesz podać nazwiska na antenie? Nie chcę. Ale opowiadałaś o tym komuś? Tak. Boisz się, że ktoś pomyśli, że jesteś trochę... Miałam kilka dziwnych telefonów. Ja je dostaję codziennie i za to mi płacą. Mi nie płacą, dlatego nie chcę więcej. Dziękuję. Byłyśmy na plaży na pikniku. Moja córka była na huśtawkach, gdy zobaczyłam tego stwora pod nadbrzeżem. Gdy się odwróciłam, zobaczyłam to i zdałam sobie sprawę, że to legendarny Ogopogo. Po prostu szalałam. Pobiegłam, złapałam dziecko i zbiegłam na plażę. Krzyczałam, to on, to on. Krzyczała, nie mogła w to uwierzyć, jej twarz była czerwona. To coś łapało chyba ryby i było tam przez dość długi czas. Potem się wyprostowało i odpłynęło wzdłuż pali. Gdy płynęło, widać było tylko 3 garby. Od jednego końca pali do drugiego, te 3 garby. Płynęło wzdłuż plaży, aż do zakrętu, następnie odwróciło się i odpłynęło w poprzek jeziora. Przerwiemy teraz nasze rozmowy telefoniczne i przedstawimy wam Arlene Gall. Arlene napisała książkę o Ogopogo. Dzień dobry, Arlene. Dzień dobry, John. Dzień dobry, Tereso. Ile zdarzeń już udokumentowałaś? Dosłownie setki. Kiedy miało miejsce pierwsze? Pierwsze udokumentowane jest z 1852 roku. Dobrze, 1852 rok, a teraz jest 1980. Czy mam rozumieć, że musi być więcej niż jeden Ogopogo? Wygląda na to, że tak. W 1968 nakręcono film. Trudno nie wierzyć, kiedy widzi się to na własne oczy. Opowiedz nam o tym filmie.
Film nakręcił w 1968 roku Art Fulghum. Wracał z podróży do domu w Chase. Gdy zbliżał się do plaży, popatrzył na jezioro Onchika. Powiedział do żony: patrz, to Ogopogo. Wyśmiała go, ale on wysiadł i zaczął filmować tego stwora. Na filmie widać ogromne coś jak zwierzę ruszające się w wodzie. Wynurzało się i znów zanurzało przy różnych prędkościach i o różnych porach. Widać też, jak rusza z bardzo dużą prędkością, tworząc wielką masę. Oto fragment z filmu, który bardzo lubię, bo widać, jak stwór pcha coś w wodzie. Niesamowicie. Przy górach masy przed sobą, tworząc wielkie fale, to świadczy o wiarygodności z mojej strony. Były ostatnio jakieś doniesienia? Mieliśmy około 7-8 doniesień w tym roku. Jedno z nich było najciekawsze. Pochodzi od rodziny Rieger. Wspaniały dzień. Woda spokojna jak lustro. Spojrzałem i zobaczyłem, jak nadchodzi wielka fala. W tym momencie nie zwróciłem na to uwagi. Fala zbliżyła się i wtedy pomyślałem: dziwne, że podnosi się fala, choć nie ma wiatru. Zawołałem syna i zapytałem: spójrz, czy wiesz, co to może być tam na jeziorze? Popatrzył i powiedział, że nie wie. Wziął mojego wnuka, a on powiedział: dziadku, to Ogopogo. Prawie na nas wpadł, ale Ned skręcił w bok. Potem płynęliśmy za tym jakieś 15 minut. Potwór mógł mieć 4 do 5 metrów długości. Wystawał nad powierzchnię wody na jakiś metr. Na przednich kończynach miał garb i garb na grzbiecie. Ogon miał prawdopodobnie 10, może 15 metrów. Nie widzieliśmy jego końca. Miał 4 nogi. Ważył około 30 ton. Głowa ruszała się na boki. Wyglądał, jakby szukał ryb lub pożywienia. Wzburzał niesamowite ilości wody. Gdybym go nie widział, nigdy bym w to nie uwierzył. Nie obchodzi mnie to, czy ktoś mi uwierzy. Widziałem to zwierzę i wiem, że tam jest. Wiem, że to zwierzę niesamowitych rozmiarów. To coś określamy jako rybę potwora z braku lepszego terminu. Miało około 9 do 11 metrów długości. Głowa wystawała z wody. I widać było ruchy ogona oraz fale, które pojawiały się nad nim. Zrobiłem 2 zdjęcia. Powiedziałeś, że był podobny do tego. Jakie były różnice? Był podobny, ale nie widziałem tych płetw na boku, gdyż to coś nie było w zasięgu wzroku. Widać było tylko głowę, szyję i górną część tułowia. Witam, tu Kent Hovind z Florydy. Jestem w Kanadzie w programie 100 Huntley Street. Kilka lat temu, w 1994, gdy byłem tu w programie, przywiozłem książkę Roya McCalla, Żyjący dinozaur. Wtedy Cole, który siedzi obok mnie, powiedział: widziałem coś takiego w Afryce. Otworzyłem książkę. Cole powiedział wtedy: hej, widziałem takiego stwora. Opowiedz nam o tym, co widziałeś, gdzie pracujesz i czy można zadać ci jakieś pytania. Where you work, and if they can get a hold of you for any questions, and tell, just describe what you saw. Well, it was probably one of the most. To prawdopodobnie było jedno z najdziwniejszych przeżyć, jakie miałem. W 1963 roku przemierzałem drogi Kenii, wracając do Nairobi, żeby odebrać samochód. Miałem starego Chevroleta, prawie za dużego na tamte drogi, więc jechaliśmy powoli. To była górzysta część Doliny Rift, blisko miejsca zwanego Muhoroni. Byłem razem z żoną. Gdy dojechaliśmy na szczyt wzgórza, zobaczyliśmy, że w poprzek drogi leży coś o długości około 2 metrów. Wyglądało na krokodyla. Pomyślałem, że to nie może być krokodyl, bo to sucha część kraju. Zwolniliśmy, a właściwie zatrzymałem samochód i siedziałem tam 10 minut, przypatrując się.
Przeszło mi przez myśl słowo prehistoryczny. Powiedziałem, to nie może być prawdziwe. Widziałem takie zdjęcia, choć nie dokładnie takie. Tak czy inaczej, od ogona aż po czubek głowy były, nie wiem jak to się nazywa, zęby, grzebień? Grzebień, jak trójkąty. Od głowy aż do ogona. Leżał na drodze, jakby się opalał. Patrzyłem na to przez 10 minut. Bardzo żałowałem, że akurat nie miałem aparatu. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, nigdy wcześniej i nigdy później. Pytałem o to ludzi. Udałem się do Muzeum Natury i spytałem, czy słyszano o czymś takim w Kenii. Odpowiedziano mi, że nic takiego dziś już nie żyje. Powiedziałem, że przecież widziałem. Sprzeczałem się z nimi dość intensywnie i w końcu powiedzieli mi, że mi się przywidziało. Moja żona i ja oboje widzieliśmy to i przez kilka lat pytaliśmy ludzi, czy ktoś coś takiego widział. Nikt nie widział. Ja też od tego czasu nie widziałem, ale wtedy to coś leżało na drodze. Po 10 minutach wstało. Nie było tak wysokie jak na tym rysunku. Odeszło w tą bardzo suchą część kraju, trochę krzaczastą. Po prostu odeszło. Mary i ja spojrzeliśmy na siebie zdziwieni, pytając, co to było. Jakiego było koloru? Szarego. Widziałeś oczy? Tak, odwróciło głowę i spojrzało na nas. Widać było, że się nas nie boi. Czy po źrenicy możesz powiedzieć, czy oko było skośne, czy okrągłe? Tego nie widziałem, nie byłem dość blisko. A kształt pyska był jak u krokodyla? Bardziej jak u krokodyla niż u hipopotama. Miał długi pysk. Afrykanie powiedzieli, że to duża jaszczurka mięsożerna. Powiedziałem, że to niemożliwe, bo widziałem wiele takich jaszczurek, ale nigdy takiej dużej. Nigdy nie widziałem żadnej o długości prawie 3 metrów. Kilka jaszczurek mięsożernych sam rozjechałem. Mają gładką skórę i nie mają grzebieni na grzbiecie. Rozpoznaję jaszczurki mięsożerne. To nie była taka jaszczurka. To miało grzebienie na grzbiecie. Było gładkie czy miało łuski? Wyglądało jakby miało guzy, boki bardziej przypominały boki aligatora. Nie sądzę, żeby miało łuski, ale nie mogę być pewien. To było wiele lat temu. Od lat mówię, że kilka dinozaurów jeszcze żyje, a twoja pierwsza myśl była, że to coś prehistorycznego, tak? Cóż, uczono mnie, że takie rzeczy nie istnieją. Cokolwiek to jest, to nie może być dinozaur. To pierwsza myśl, jaką ludzie mają. Myślałem, że to jakiegoś rodzaju jaszczurka. Są jaszczurki małe jak gekony, aż po duże mięsożerne. Teraz pracujesz w programie 100 Huntley Street. Pod jaki numer można do ciebie zadzwonić? Kierunkowy i 905-335-7100, wewnętrzny 3206. Dzwońcie, jeśli wierzycie. Ja to widziałem. Gdy zobaczyłem to zdjęcie, pomyślałem, właśnie to widziałem. Niech kamera najedzie na to zdjęcie i na tym zakończymy. Jeśli macie pytania, chętnie pomożemy. Zadzwońcie, by otrzymać więcej informacji o dinozaurach. Wyślemy wam nasze nagrania na temat stworzenia ewolucji dinozaurów. Tak więc to widziałeś wtedy w 1962 roku? Jest najbliższe temu. Dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję. Dziękuję za obejrzenie tego nagrania. Możecie śmiało dzwonić, a spróbujemy odpowiedzieć na każde pytanie. Chcemy pomóc wzmocnić waszą wiarę. W tej części mówiliśmy o wieku Ziemi i o tym, jaki był ogród Eden. To ciekawe tematy, dowiadywać się o dinozaurach, stworzeniu i ewolucji, ale najważniejsze jest to, czy pójdziesz do nieba. Jeśli nigdy nie zaufałeś Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, albo nie masz pewności, czy trafisz do nieba, to chcę ci powiedzieć, co Biblia mówi na ten temat. Będziesz wiedział, co należy zrobić.
Gdy byłem licealistą, chodziłem do wielu różnych kościołów, ale nie wiedziałem, czy pójdę do nieba. Nie wiedziałem, czy kiedykolwiek zaufałem Chrystusowi. Nie byłem zbawiony. Mój kolega spytał mnie, Kent, wiesz, czy idziesz do nieba? Powiedziałem, nie wiem. Powiedział, chciałbyś, żebym pokazał ci, co Biblia o tym mówi? Powiedziałem, tak. Wziął Biblię i pokazał trzy proste wersy i po raz pierwszy w życiu zrozumiałem, czego Bóg oczekuje. Biblia mówi w liście do Rzymian 3:23, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy jest grzesznikiem. Mój kolega powiedział, Kent, jesteś grzesznikiem. Zrobiłeś rzeczy, które Bogu się nie podobają. Powiedziałem, możesz to powtórzyć? Biblia mówi, że każdy jest grzesznikiem. Według ludzkiej oceny niektórzy są gorsi od innych, ale według Boga jeden grzech czyni z ciebie grzesznika. Masz kłopoty, jeśli złamałeś jedno z Bożych przykazań. Jesteś winny. W liście do Rzymian 6:23 czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Oczywiście zapłata to coś, na co zarabiasz, a zapłatą za grzech, czymś, co zarobiłeś z powodu swojego grzechu, jest kara śmierci. Zasługujesz na to, by umrzeć i pójść do piekła. Bóg nie chce, żebyś poszedł do piekła. Chociaż Jego sprawiedliwość wymaga, by każdego z nas tam wysłać, to jednak znalazł rozwiązanie. Jezus Chrystus przyszedł i umarł na krzyżu, by zapłacić za twoje grzechy. Dlatego możesz teraz przyjąć to, co zrobił dla ciebie. Jego śmierć spłaca twój grzech. Mój kolega pokazał mi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Powiedział, Kent, zasługujesz na śmierć i piekło. Powiedziałem, tak, wiem. Powiedział, ale werset mówi dalej, że darem Boga jest wieczne życie przez Jezusa Chrystusa. Nie dostajesz wiecznego życia przez Kościół ani przez chrzest. Nie dostajesz go przez dobre uczynki. Dostajesz je przez Jezusa Chrystusa. Przez rodziców otrzymaliśmy dar fizycznego życia. Za darmo. Ktoś inny wykonał pracę, przeszedł przez ból, płacił rachunki, a ty dostałeś za darmo dar fizycznego życia. Urodzenie się zajmuje tylko kilka minut. Za to dorastanie trwa długo. Narodzenie się w Bożej rodzinie zajmuje tylko kilka minut. Dorastanie w Bożej rodzinie trwa długo i wymaga wiele wysiłku, jak czytanie Biblii, chodzenie do kościoła i modlenie się. To ci pomaga wyrastać na dobrego chrześcijanina, ale nie czyni z ciebie chrześcijanina. Chrześcijaninem stajesz się, gdy ktoś inny wykona za ciebie pracę, gdy Jezus przyjdzie i zamieszka w twoim sercu i uczyni cię nową osobą. W 1969 roku mój kolega powiedział, Kent, jesteś grzesznikiem. Powiedziałem, tak, wiem. Powiedział, według Biblii zasługujesz na śmierć i piekło. Powiedziałem, wiem o tym. Powiedział, ale Bóg chce dać ci dar, wieczne życie. Zasługujesz na wieczną śmierć. Bóg chce ci dać wieczne życie. Spytałem, jak je dostać? Wskazał na list do Rzymian 10:13. Ktokolwiek wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Nie mówi, że być może zostanie zbawiony, mówi, będzie zbawiony. Każdy, kto przyjmie Jezusa Chrystusa, wezwie Go i poprosi o przebaczenie. Biblia mówi w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, że jeśli Go przyjmiesz, staniesz się dzieckiem Bożym, staniesz się Synem Boga. A w rozdziale trzecim czytamy, musisz narodzić się na nowo. Te sprawy są ze sobą powiązane. Gdy przyjmiesz Chrystusa jako swojego Zbawiciela, gdy przyjmiesz to, co dla ciebie zrobił, staniesz się Bożym dzieckiem, otrzymasz nowe narodzenie. Potrzeba tylko kilku minut, by powiedzieć, Jezu, jestem grzesznikiem, czy możesz mi przebaczyć i zbawić mnie? Lutego 1969 roku skłoniłem głowę i powiedziałem, Panie, jestem grzesznikiem. Wiem, że umarłeś za mnie na krzyżu. Chciałbym, żebyś mi przebaczył i zbawił mnie. Zrób ze mnie inną osobę. Przyjąłem Chrystusa jako swojego Zbawiciela i ten dzień stał się dniem moich narodzin w Bożej rodzinie. Jestem teraz Bożym dzieckiem i jak robię coś źle, nie idę do piekła, bo otrzymałem dar wiecznego życia.
Jako Boże dziecko mogę zostać skarcony. Jestem teraz w Bożej rodzinie. To sprawa rodzinna, gdy popełniam grzech. Wcześniej Bóg był moim sędzią i gdy grzeszyłem, to była to kwestia prawna. Jak mówię komuś, że idę do nieba, to nie dlatego, że jestem taki dobry, ale dlatego, że moje grzechy są przebaczone. Z Tobą może być tak samo, jeśli przyjmiesz Jezusa jako swojego Zbawiciela. On przebaczy Twoje grzechy i zbawi Cię. Weźmie Cię do nieba. Na tej sesji mówiliśmy o stworzeniu, ewolucji i dinozaurach, ale to nie będzie mieć żadnego znaczenia, jeśli podążasz do piekła. Proszę, sprawdź swoje serce. Jeśli nie zaufałeś Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, to poproś teraz, żeby Cię zbawił. Pomódl się, tak jak ja to zrobiłem w 69 roku. Nie ma magicznych słów. Bóg wie, co naprawdę myślisz, ale jeśli chcesz przyjąć Chrystusa, powiedz coś takiego. Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem. Wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu i chciałbym prosić, żebyś mi przebaczył. Przyjmuję Cię jako swojego Zbawiciela. W imieniu Jezusa. Amen. W liście do Rzymian 10:13 czytamy: ktokolwiek wezwie imienia Pana będzie zbawiony. Jeśli przyjąłeś Chrystusa, otrzymałeś Bożą obietnicę i idziesz do nieba, a Boże obietnice trwają wiecznie. Jeśli to zrobiłeś, daj mi o tym znać. Mój adres będzie na ekranie. Możesz napisać, że przyjąłeś Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Będziemy cieszyć się z Tobą. Gdy już przyjąłeś Chrystusa, narodziłeś się w Bożej rodzinie. To dopiero początek. Dorastanie wymaga wiele pracy. Będziesz potrzebować czytania Biblii i chodzenia do kościoła. Zacznij innym mówić o Jezusie. Chętnie pomogę, jeśli będę mógł. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta seria. Za chwilę usłyszycie nagranie czegoś, co najwyraźniej było rykiem stwora z bagien Kongo, zwanego przez tubylców Mokele Mbembe. To jeden z kilku żyjących dziś dinozaurów. Pod koniec każdego ryknięcia pojawia się dźwięk jakby pacnięcie lub trzask. Niektórzy sugerowali, że jest to podobne do ryku jaszczurki Gekona. To najlepsze, co do tej pory mamy. Mam nadzieję, że będzie Ci się podobało.